Dzień dobry. Tak jak Ania wspomniała, ja jestem jedną z twórczyń projektów dwóch, które zajmują się historią kobiet Stoczni Gdańskiej już od 2012 roku. Pani Anna jest основательницей projektu, одной из двух основательниц projektu, касающихся się Герфи Гданьска. I to, co dzisiaj, przepraszam, to, co dzisiaj powiem, będzie oparte na wywiadach, które nagrywałyśmy z osobami, które pracowały kiedyś w stoczni. Ja sama też kilka takich wywiadów nagrałam. I wszystko, co będzie dzisiaj obsłużać, основано na interwiu robotnic w Wierfie. Tak, w tym roku udało mi się spotkać z dwiema osobami, z panią, która była głównym spawalnikiem w Stoczni Gdańskiej, to znaczy opracowywała technologię spawania. Pani Ania udało się встретиться z dwoma robotnicami, jedna była сварщицей. I z panem, który był szefem kadr w stoczni i jakby no, zarządzał całą polityką kadrową w stoczni. I z gospodinem, który był odpowiedzialny za kadry na wierfie. Z drugiej strony spędziłam wiele godzin w archiwum, przeglądając też dokumenty sprzed 50-70 lat i też o nich opowiem dzisiaj. Pani Anna очень много провела времени в архивах, собирая информацию 50- i 70-летней давности tej organizacji. A jeszcze innym źródłem informacji, z którego korzystałam i z nim jest związany tytuł tego wykładu, o tym powiem za chwilę, są stare gazety, czyli prasa z czasów, kiedy Stocznia Gdańska działała i funkcjonowała. I очень много materiałów było собрано z prasy tego времени. I poproszę o prezentację, Wojtku. Tak jak Ania wcześniej wspomniała, tytuł tej prezentacji to kombinezon roboczy i sukienka w kwiatki. Nazwanie tej prezentacji roboczy kombinezon i płatki w cwitoczek. I zainspirował mnie jeden z artykułów, który przeczytałam o kobiecie, która była traserką w Stoczni Gdańskiej. Opowiem o tym, kim są traserki później. Вдохновение пришло, читая статью о женщине, которая работала маркировщицей на верфи. И она описывала warunki pracy akurat nie w Stoczni Gdańskiej, tylko w Gdyńskiej, w taki bardzo upalny dzień. И она рассказывала о условиях труда на Гдыньской верфи в такой очень жаркий день. I ona pracowała w takiej wieży, która była ustawiona wewnątrz hali i przez to, że była dość wysoko, to wszystkie opary i wszystkie gazy tam bardzo wysoko dochodziły i tam było gorąco i duszno w tej jej budce. Ona pracowała w baśnie bardzo wysoko i wszystkie wypary podnosiły się na wierzch. Jej było bardzo ciężko i duszno tam pracować. I chociaż powinna być w tej pracy w kombinezonie roboczym, to właśnie tego dnia przyszła w sukience w kwiatki i powiedziała, że nie będzie chodziła w kombinezonie, po prostu jest za gorąco. I согласно условиям труда она должна была носить рабочий комбинезон, но исходя из ситуации, она осталась в платье и сказала, что не будет одевать комбинезон. Więc kobiety w stoczni, mimo że to był zakład produkujący statki, kojarzący się z ciężką fizyczną pracą, pojawiały się też stosowały takie środki oporu wobec niesprzyjających warunków właśnie w postaci chociażby ubierania sukienki, która no, była nieprzepisowa. Gdańska wierfie, предприятие, где строят корабли, там нету таких условий, чтобы можно было носить платье. И люди сопротивлялись из-за условий труда носить комбинезон. I teraz już przejdę do opowiadania o Stoczni Gdańskiej. Państwo prezentację dostaniecie od Ani Urbańczyk, więc jakby też nie musicie robić zdjęć, ani też spisywać wszystkiego, co na tych slajdach jest, bo to dostaniecie też mailem. Wy wszyscy получите презентацию от пани Анны, поэтому не нужно не делать фотографии или чего-то записывать. Pokażę też dzisiaj sporo zdjęć, które pochodzą z Archiwum Państwowego w Gdańsku, właśnie żeby pokazać trochę, jak wyglądała rzeczywistość pracy kobiet w stoczni. Все фотографии взяты из архива Гданьска для того, чтобы можно было показать работу женщин на верфи. Dobrze, więc najpierw chciałam powiedzieć krótko o Stoczni Gdańskiej, skąd ona się w ogóle wzięła, jaka jest jej krótka, taka naprawdę krótka historia. Chciałabym krótko rozkazać o historii Gdańskiej Wierfi, odkąd to pojawiło się.
Pierwsze stocznie w Gdańsku powstały już w połowie XIX wieku. Do czasu II wojny światowej te stocznie produkowały przede wszystkim na potrzeby Niemiec, ponieważ jedna z nich była prywatną stocznią niemiecką, a druga państwową stocznią niemiecką. Pierwsze wierfie pojawiły się w końcu XIX wieku i do II światowej wojny wszystko, co производiło się na wierfie, działało się dla Germanii. I tuż przed II wojną światową właśnie w tych dwóch stoczniach pracowali w większości pracownicy niemieccy. I do II światowej wojny na wierfie pracowali w основном niemieckie robotniki. Nawet do 20% załogi stanowiły wtedy kobiety, ale one wykonywały takie proste zadania związane głównie z montażem różnych elementów. Około 20% robotników byli kobiety, no oni działali bardzo prostą robotę. Zdarzyło się w historii jednej z tych stoczni, nazywa się stocznią Schichała od pierwszego właściciela, który nazywał się Ferdynand Schichał. Na jednej wierfie, która nosiła nazwanie Schichał. Że przez kilka lat tą stocznią kierowała kobieta i to było coś niezwykłego jak na ówczesne czasy, to było na początku XX wieku. Руководительница этой верфи была женщина, что было совершенно невероятно для того времени. Ta kobieta nazywała się Hildegarda Carlson. Женщину звали Хильдегарда Карлсон. I została tą kierowniczką, dlatego że zmarł jej mąż, który wcześniej był dyrektorem stoczni, i ona po prostu przejęła po nim kierowanie zakładem. Она стала руководительницей этой верфи, потому что раньше был руководителем ее муж. Она просто приняла его право. I też tutaj rzeczywiście nie mam jej zdjęcia, ale też przekażę później zdjęcie Hildegardy, żebyście Państwo mogli zobaczyć. To była kobieta, która była tak elegancko ubrana w futrach, pochodziła z dobrej rodziny, nie kojarzy się to zupełnie z pracą stoczniową jej. Tak. Pani Anna później передаст nam foto tej женщины, к сожалению, сейчас его нету. Она очень элегантно была одета и в меха и совершенно не связывалась с работой на верфи. No i to była jedyna kobieta, która kiedykolwiek stała na czele stoczni, bo ani wcześniej, ani później już kobiety w roli kierowniczki czy dyrektorki stoczni nie było. I to była jedyna kobieta, która była руководительницą na wierfi. Nie ranie i nie później już kobiety nie zajmowali tej должности. W czasie II wojny światowej te stocznie gdańskie produkowały okręty wojenne i uboty też na potrzeby III Rzeszy, czyli brały udział w działaniach wojennych aktywnie. Wspierając właśnie wojnę. Во время Второй мировой войны на верфи производились корабли в основном для Третьего рейха. No i też powód, ten powód to był jeden z powodów, dla których Gdańsk był bombardowany w czasie wojny, żeby właśnie zniszczyć stocznie, czyli te miejsca, w których budowano uboty. Поэтому и Гданьск бомбардировали во время войны, чтобы уничтожить верфи, чтобы не было возможности строить корабли. No i w 1945 roku, kiedy się skończyła wojna, to stocznia była częściowo zniszczona, wywieziono z niej część sprzętów, ale też zniknęli prawie wszyscy pracownicy, którzy byli tam, pracowali tam wcześniej. W 1945 roku wierf była częściowo zniszczona, no co to осталось, i no, robotników nie było na wierfie. No, ci niemieccy pracownicy albo zginęli w czasie działań wojennych, albo musieli uciekać z Gdańska w miarę zbliżania się wojsk radzieckich. Niemieckie robotniki albo pogibli w czasie wojny, albo должны byli ubiegać. A nowych pracowników jeszcze nie było. Chociaż już w styczniu 1945 roku zaczęły do Gdańska napływać pierwsze osoby z terenu właściwie całego kraju, które nie brały wcześniej w ogóle udziału w produkcji statków i zatrudniały się w stoczni. A nowych robotników jeszcze nie było. No już w 1945 roku zaczęli przyjeżdżać pierwsze robotniki z całej Polski, no oni nie mieli pojęcia, jak stroić korabli. Ci, którzy przyjechali tam jako pierwsi, opisywali, że jeszcze były zatopione wraki w kanale stoczniowym, że właśnie były zbombardowane budynki, które zaczynali uprzątać, że było też dużo niewybuchów, więc było niebezpiecznie po tym terenie się poruszać. Те, кто приехали сюда, они вспоминают, что очень много было невзорванных боеприпасов, что были уничтожены строения на верфи. Wśród nich były też kobiety, które początkowo zatrudniano w funkcjach pomocniczych. Były kucharkami, były gońcami, czyli roznosiły korespondencję po stoczni i pracowały w administracji.
Среди них были также и женщины. Они работали на кухне, были гонцами и помогали, в основном помощниками. I powoli stocznia zaczynała się odbudowywać, ale pierwszy statek zbudowała dopiero w 1948 roku. Wcześniej remontowała statki albo montowała inne urządzenia, na przykład traktory. Pierwszy korabel postawili w 1948 roku. До этого либо ремонтировали корабли, либо отстраивали верфь. Особи, которые И до 48-го года там еще производили трактора. А особи, которые работали в сточне, учились своего фаху właściwie в практике. Люди, которые приезжали работать на верфь, учились на практике. To jest teren stoczni, jak wyglądał w latach 60., więc już 20 lat po wojnie, więc już częściowo był też uporządkowany wtedy. Здесь мы видим план верфи в 60-х годах, уже 20 лет после войны. My na naszym spacerze przy część tego terenu będziemy zwiedzać. Zaczniemy zwiedzanie tutaj, gdzie była brama numer 2, główne wejście do stoczni. My начнем свою экскурсию от ворот номер 2. I tu chciałam pokazać na tej mapie przede wszystkim nazwy ulic, ponieważ nazwy ulic w stoczni nosiły nazwy od zawodów, które wykonywali pracujący tam ludzie. Хотелось бы обратить ваше внимание на улицы. Название улиц было связано с профессиями, которые были на верфи. Więc przed dyrekcją była ulica dyrekcyjna. Там, где находилась дирекция, была улица дирекцийна. Дирекция. Tutaj, gdzie montowano urządzenia różne, była ulica monterów. Ulica monterów. Była też ulica rurarzy, czyli tych, którzy wyposażali statki w rury, albo stolarzy, czyli tych, którzy wykonywali elementy drewniane. Także była ulica stolarów i trubarii. Było ich wiele, żadna z nich nie miała żeńskiej formy. Wszystkie opowiadały o męskich zawodach. Все улицы имеют мужскую форму, потому что тогда женщины этими профессиями не занимались. No to jeszcze jedna rzecz. To jest schemat organizacyjny stoczni z 1950 roku z kolei, który pokazuje, jak bardzo rozbudowany to był też zakład. Эта схема показывает, как из чего состояла верфь, сколько отделов было. Pokazuję go po to, żebyście Państwo właśnie zobaczyli skomplikowanie tej struktury, ale też chciałam powiedzieć, że w każdym z tych małych prostokątów, w każdym z tych działów pracowały na jakimś stanowisku kobiety. Здесь мы видим, насколько сложным это было предприятие. В каждом прямоугольнике, каждый прямоугольник это один отдел, и в каждом отделе были женщины. Nawet na tym najwyższym poziomie dyrekcyjnym pełniły rolę sekretarek. Даже на самом высоком уровня дирекции все равно были секретарши. Natomiast nie zawsze łatwo jest dotrzeć do informacji na ich temat, ponieważ wiele z nich po prostu nigdy nie opowiadało swojej historii. To, co my teraz robimy, to właśnie staramy się odkopać wiedzę na temat tego, czym one się zajmowały w tych poszczególnych elementach stoczni. К сожалению, нельзя найти о них много информации, и то, чем мы сейчас занимаемся, потихоньку начинаем открывать занавес. Zaczniemy. Natomiast zacznę też od takiej anegdoty związanej ze Stocznią Gdańską, która była obecna na właściwie codziennie w lokalnej prasie. My zaczniemy od takiej szutki, która była na ten moment prawie każdy dzień w prasie. Jedna z najpopularniejszych aktorek tutaj lokalnych i taka działaczka też artystyczna zwracała uwagę, że na dużą dysproporcję między informacjami właśnie na temat stoczni a teatru, który nie mógł na taką promocję liczyć. Одна из очень известных актрис того времени обращала внимание на большую разницу между верфью и театром. Muszę przyznać jej rację, to znaczy rzeczywiście o stoczni pisano chyba codziennie i przeglądając dawne gazety można znaleźć codziennie jakąś wzmiankę, chociażby najmniejszą na temat Stoczni Gdańskiej czy którejś z innych trójmiejskich stoczni. A любой верфи писали почти каждый день, было очень много информации. Stocznią żyło całe miasto i właściwie ludzie, którzy przyjechali do pracy w Stoczni Gdańskiej, potem powstała też Stocznia Remontowa i Stocznia Gdyńska. Очень много людей приезжало на работу в Гданьск, работать на верфи, появлялись и ремонтная верфь, и Gdańska Remontowa. И верфь Gdańska.
to ci ludzie właściwie odtwarzali to miasto w dużej mierze, bo przyjeżdżało ich tutaj, tysiące ludzi przyjeżdżało do pracy w stoczniach Gdańsk Trójmiejskich. Тысячи людей приезжало на работу в верфи, и они отстраивали город. Dla nich były potrzebne mieszkania, które w zrujnowanym mieście trzeba było po prostu zbudować od podstaw. Dla nich строили новые дома. Oni też chcieli gdzieś kupić coś do jedzenia, chcieli kupić ubrania, chcieli kupić meble, więc zaczęły się tworzyć też kolejne zakłady pracy. Także im można było kupić produkty, odzież, mebel, i dla nich pojawiali się nowe przedsięwzięcia. Te osoby, które przyjeżdżały tutaj do stoczni, kobiety i mężczyźni, to często byli ludzie, którzy przyjeżdżali z bardzo małych miejscowości i nigdy nie byli w żadnym dużym mieście. Чаще всего люди приезжали из малых городков и никто не был в большом городе. Więc jakby stocznia, do której wchodzili, która była ogromnym terenem, bo było, zajmowała ponad 100 hektarów, po prostu była ogromna i robiła na nich niesamowite wrażenie. Wierch zajmowała 100 hektarów площади, и люди, которые никогда раньше не видели такого большого предприятия, были под огромным впечатлением. Pani Ewa Zygmunt, która w 1970 roku zaczęła pracę w stoczni i pochodziła z Gdańska, też powiedziała, że jej pierwsze wrażenie, jak weszła do stoczni, to że ją zatkało. Pani Ela Zygmunt, która była rodziła się w Gdańsku, kiedy ona posiedziła pierwszy raz wierf, to też była pod dużym впечатлением. Ona powiedziała, że nie mogę dyszać. To było miasto w mieście, tak wiele osób mówiło o tym terenie. Много людей говорили, что это город в городе. Z ulicami, z wewnętrzną komunikacją, z autobusem, który rozwoził pracowników po terenie, z barami, kioskami. Здесь были и улицы, и действовал автобус, который подвозил людей и развозил людей, бары, киоски. I tuż po wojnie pracowało tam 3 do 5 tysięcy osób, natomiast już w latach 70. ich było 17 tysięcy. W начале работало от 3 до 5 тысяч людей, но в 70-х годах уже было 17 тысяч. Więc to było rzeczywiście małe, a nawet no, takie trochę większe miasteczko. Można сказать, что это было не такой уж и маленький городок. Natomiast te osoby, które przyjeżdżały, często nie miały ukończonej żadnej szkoły, ponieważ wojna przerwała ich edukację, tym bardziej nie miały wykształcenia zawodowego. Ludzie, którzy przyjeżdżali na robotę, często nie zakończyli nawet szkoły, nie mówiąc już o profesjonalnym образовании. I kobiety stanowiły kilka do kilkanaście procent załogi, tylko ze względu na to, że też jakby ilościowo ta liczba się zmieniała, no to 7,5% z 3 czy 5 tysięcy to jest o wiele mniej niż 12% z 17 tysięcy. Если говорить о процентном соотношении женщин, то 7,5% это не так небольшая разница от 12%. Przyjmujemy w naszym projekcie, bo dokładne dane trudno jest znaleźć, one często są ze sobą niespójne, że kobiety stanowiły w pewnych okresach czasu do 20% załogi. W niektórych dokumentach встречается informacja, że женщин było do 20% wśród kolektywu. Tu są trochę mniejsze liczby, natomiast 12% z 17 tysięcy osób, no to jest i tak około 2 tysięcy kobiet, które pracowały tam jednocześnie. 20% z 17 tysięcy to około 2 tysięcy женщин w kolektywie. Kobiety w takiej większej ilości zaczęły do stoczni się zatrudniać w roku 1948, kiedy zaczęto budowę dwóch pierwszych statków. Женщины начали появляться на верфи в 48 году, когда начали производить корабли. I ten pierwszy statek znajduje się po lewej, otrzymał imię Sołdek, to jest od nazwiska jednego z budowniczych tego statku. Na lewym foto my widzimy korabel Sołdek, jego nazwa na cześć jednego z projektorów. Wtedy kobiety otrzymały też prawo udziału w kursach zawodowych, które stocznia organizowała, więc uczyły się spawać i obsługiwać różnego rodzaju maszyny. W tym roku женщины получили prawo dostępu do kursów na werfi, поэтому они учились сваривать и обслуживать машины. И обслуживать разные машины. Państwo zaczęło też oficjalnie zachęcać kobiety do wkraczania w tak zwane męskie zawody. Страна начала
начала просить женщин, чтобы они устраивались на работу на верфь. Więc kobiety miały zacząć pracę w kopalniach, kobiety miały pracować w hutach i kobiety miały też pracować w stoczniach. Женщины получили право работать на шахтах, на верфях и в металлопромышленности. Po prawej stronie znajduje się plakat, który też został przez Stocznię Gdańską wyprodukowany, wzywający właśnie kobiety do podjęcia pracy w stoczni. I здесь мы видим плакат, как рекламировали работу на верфи. Takich plakatów na mieście było wiele. Na pierwszych stronach gazet prezentowano też sylwetki pracujących w stoczni kobiet po to, żeby zachęcić kolejne kobiety do tego samego, do wyboru tej samej ścieżki zawodowej. Takich plakatów było очень много po городу. Także było много w gazetach umieszczono informacje na tę temat. Prawda była też taka, że po prostu brakowało rąk do pracy, więc wykorzystano kobiety w pewien sposób tutaj, żeby te dziurę na rynku pracy zapełnić. Mówię, wykorzystano świadomie, ponieważ kilka lat później już uznano, że nie są potrzebne i zachęcano je, żeby zajmowały się domem i dziećmi. A prawda była taka, że nie chwatało rąk dla roboty. И сначала приглашали женщин для того, чтобы закрыть все дыры, а потом, когда уже такой необходимости не было, то просили их оставаться дома. Natomiast była to dla nich ogromna szansa, bo zyskały, praca w stoczni dawała im niezależność finansową. W stoczni były niezłe zarobki, wyższe niż w innych zakładach pracy. Но женщины уже не соглашались, потому что на верфи были большие заработки, чем на других предприятиях. И мимо же эта праца была тяжка в трудных варунках, часто шкодливых для здоровья и тоже выкончаюца физически, то хентне ее тоже подеймовали. И несмотря на то, что работа на верфи была очень тяжелая и временами вредная для здоровья, женщины не chcieli tak быстро сюда уйти. I teraz pokażę kilka zdjęć, które prezentują przodownice pracy, czyli takie kobiety, które w stoczni deklarowały, że wykonają tej pracy jak najwięcej, zrobią coś dwa razy szybciej albo dwa razy więcej. I na foto my widzimy передовичек труда, które говорили, что мы сделаем работы больше и быстрее. Współzawodnictwo pracy to była taka idea w całej Polsce i nie tylko, bo w krajach tutaj Europy Środkowo-Wschodniej wprowadzana w zakładach pracy po to, żeby szybko odbudować przemysł. Везде были соревнования в труде для того, чтобы быстрее отстроить промышленность. Odbywało się to też kosztem tych ludzi, którzy po prostu ponad siły często pracowali po to, żeby zarobić więcej, ale po to też, żeby wywiązać się ze zobowiązań, które złożyli na przykład z okazji święta pracy. A происходило это за счет тех людей, которые делали все возможное и невозможное за счет своего здоровья. I po lewej stronie są trzy spawaczki. W środku z nich znajduje się Anna Lubczyk, później zmieniła nazwisko i nazywała się już Anną Walentynowicz. Слева мы видим трех женщин, которые были передовичками труда. Посередине Анна Любчик, которая позже изменила свою фамилию и стала Валентинович. To jest najbardziej znana pracownica Stoczni Gdańskiej. O niej będzie osobny spacer. Zaczęła pracę w 1950 roku i bardzo szybko właśnie została przodującą spawaczką, która jedną z kobiet, które wykonywały najwięcej pracy właśnie w tym zawodzie w stoczni. Anna Walentynowicz, jedna z samych znanych pracowników werfi, o niej będzie oddzielna ekskursja. Ona przyszła na robotę w 50-tych latach i bardzo szybko stała передовичką труда. Po prawej stronie znajduje się z kolei kobieta, która zajmuje się grawerowaniem. Też była przodownicą pracy i też pisała o niej prasa wielokrotnie, pokazując ją jako przykład. Справа мы видим гравировщицу, тоже не сходила со шпальт газет. Przodownicą pracy można było być też pracując w stołówce i wydając posiłki, albo pracując w administracji. Być передовичкой труда można było даже работая в столовой или в бюре, в офисе. Kobiety, które pracowały w biurze, na przykład zobowiązywały się, że szybciej, na przykład 3 dni szybciej, wykonają jakąś instrukcję, która była potrzebna w stoczni. W ofisie, na przykład, można było szybciej napisać jakąś instrukcję.
Zdarzało się też tak, że kobiety z jednego wydziału jakby stawiały wyzwanie kobietom z innego wydziału, kto wykona więcej pracy, albo też kobiety z różnych zakładów pracy stawiały sobie różne cele i rywalizowały ze sobą. Иногда проводились соревнования между женщинами в одном отделе, а иногда проходили такие соревнования между разными предприятиями. Żeby wykonywać pewne zawody w stoczni, rzeczywiście trzeba było ukończyć taki 3-miesięczny kurs, na przykład spawania czy obsługi urządzeń dźwignicowych. Теперь надо было, чтобы устроиться на работу на верфь, нужно было закончить курсы, которые длились 3 месяца. Więc to był też taki praktyczny, jednocześnie praktyczny fach, który te kobiety dostawały i nawet jeżeli nie zostawały później w stoczni, to jakby mogły w innych miejscach też pracować. I теперь уже женщины имели какие-то практические навыки. Если они не получали работу на верфи, то могли работать где-нибудь в другом месте. I tutaj wypisałam któregoś razu zawody, które się pojawiały w kontekście, które pojawiały się w biogramach kobiet, które w tym okresie czasu, na przełomie lat 40. i 50. były w prasie publikowane. I tutaj pani Anna wypisała wszystkie profesje, które wstrzeczali się, zaczynając z 50. godów na werfie. I też zrobiłam to dlatego, że wiele osób trochę mówiło, że kobiety nigdy nie były spawaczami w stoczni, że w ogóle nie było kobiet w zawodach fizycznych, a to mówiły osoby, które w latach 70. pracowały w stoczni i rzeczywiście zatrudniając się do pracy wtedy mogły nigdy nie spotkać spawaczki, bo kobiety wtedy w tym zawodzie już nie pracowały. I to wynikło из-за того, что разговаривая с людьми, все говорили, что не было сварщиц на верфи. И в других, допустим, отделах. Но иногда это возникало из-за того, что человек мог работать в то время, когда этой профессии не было. Oczywiście wykonywanie tych prac fizycznych miało też swoje ciemne strony, bo te kobiety na przykład zachodząc w ciążę, na przykład jeszcze nie wiedząc o tym, że są w ciąży, no po prostu miały poronienia, bo jednak ciężka fizyczna praca nie sprzyjała temu, żeby być w ciąży. No negatywne последствия takiej roboty była to, że женщина во время беременности могла потерять ребенка, работая на верфи. Inne z kolei były przenoszone do lżejszych prac, bo tak wtedy, takie były wtedy regulacje, natomiast wcale niechętnie te zmiany przyjmowały, bo kiedy przenoszono je do pracy w administracji, to zarabiało automatycznie mniej. Женщин переводили на легкую работу, например, в офис, но женщины не были довольны тем, что начинают получать меньше. Tutaj jest zdjęcie Janiny Osypiuk, jednej ze stoczniowych przodownic pracy. Это фото Янины Осипюк, одной из передовичек труда. I znalazłam informację właśnie o tym, że ona, kiedy, mimo że była przodownicą pracy, osobą sławną, wetowaną, nagradzaną, to kiedy zeszła w ciążę, też przeniesiono ją do pracy niżej płatnej, mimo że to nie było zgodne z prawem wtedy. Jej też, jak i niektórych innych robotnic, przewieli na lekką robotę, czym ona była nie bardzo zadowolona. No i ta sprawa trafiła na obrady takiej komisji kobiet w stoczni. Właśnie później na poziomie już partii politycznej no starano się jej pomóc jej walczyć o swoje prawa wewnątrz stoczni. Jej dzieło popało na takie совещanie wysokopostawionych lic i jej pytali się pomóc. Więc chociaż stocznia chętnie zatrudniała kobiety, to nie zawsze była przyjazna ich pracy i takim innym potrzebom, które często miały. Хотя верфь была дружелюбна и принимала всех на работу, но не всегда можно было решить ситуацию. Właściwie przez kilkadziesiąt lat, wydaje mi się, można tak powiedzieć, kobiety walczyły o kombinezony odpowiednich rozmiarów. Nie wielkie rozmiar męskie kombinezony, ale kombinezony, które by też na drobniejsze figury pasowały. Женщины очень много лет боролись за то, чтобы иметь комбинезон размера женского, а не такого мужского огромного. I to nie była tylko kwestia estetyki, ale też kwestia bezpieczeństwa, bo taki za duży kombinezon odstający od ciała mógł na przykład zahaczyć rękawem o jakiś wystający element i no, groziło to wypadkiem. I to nawet nie szła rzecz o estetycznej stronie, a chociażby ze strony bezpieczeństwa, ponieważ można było gdzieś zacepić się i postradać. Kiedy w latach 40. kobiety w Stanach Zjednoczonych zaczęto też zatrudniać w stoczniach, to wyszedł nawet taki specjalny podręcznik właśnie opowiadający o tym, jak powinny się ubrać do pracy w stoczni. Kiedy w 40-tych latach w Ameryce kobiety przyszły na robotę na wierf,
то там вышел специальный учебник, как нужно, какая форма одежды должна быть у женщин. No tutaj w Stoczni Gdańskiej takiego informatora nie znalazłam, ale ten amerykański opowiadał na przykład o tym, żeby nie możesz pracować w stoczni w swetrze, bo może się zapalić. W Gdańsku takiego учебnika nie znaleźli, no w amerykańskim wariancie było napisane, że nie można było pracować w swetrze na werfie, ponieważ to może wspomnieć. Napisano też o tym, że trzeba zakrywać chustką włosy, żeby się nie zaczepiły w jakąś maszynę. Także można było zakrywać płatką włosy, żeby nie popali w jakąś maszynę. No, czy też nosić specjalne usztywniane buty, żeby jeżeli coś spadnie na stopę, to jej nie zmierzyło. A także должны были носить специальную обувь, которая была очень жесткая, чтобы не пораниться. Więc kwestie właśnie ubioru to były kwestie też bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli bezpiecznej pracy i często tak naprawdę chroniły życie i zdrowie. Поэтому одежда была часто безопасностью гигиены и труда. Ale przy okazji tego zdjęcia chcę jeszcze powiedzieć o tym, że przodownice pracy też były za swoją pracę nie tylko nagradzane wyższą pensją, ale też były nagradzane na przykład tym, że mogły zostać matkami chrzestnymi statków. Udarnicy truda nie tylko byli, nie tylko o nich pisali w gazetach, no oni byli jeszcze matkami korabli. I ta właśnie przodownica została matką chrzestną statku, to znaczy ochrzciła ten statek, rozbiła butelkę szampana o jego burtę. I jeśli udarnica truda była krzestną materią korabla, to oznaczało, że ona dała mu imię i rozbiła butelkę szampanskiego o burt. I też powiedziała taką formułę, która tutaj jest na slajdzie napisana. Płyń po morzach i oceanach, sław imię polskiego stoczniowca i marynarza, nadaje ci imię, no i wymieniała imię tego statku. No i ona должна była произнести такие слова, что плыви по морях и океанах, слав имя польского судостроителя и моряка, даю тебе имя. To było prestiżowe wyróżnienie. Każdy statek, który w stoczni powstawał, miał swoją matkę chrzestną. To było bardzo prestiżne i każdy korabel, który był построен na werfie, miał swoją krzestną matkę. I to jest też ciekawe, bo wiele osób o statku mówi, że był że kiedy powstawał, to mówiono, że jest niemowlakiem, dzieckiem, które rośnie, więc ta matka chrzestna tu była też niezbędna jako taki element właśnie narodzin statku, bo też mówiono często, że statek się rodzi w stoczni. I kiedy korabel stroili, to matka chrzestna mówiła, że to jest jak rybonek. No i to by trochę pasowało do tej wizji właśnie, w której to mężczyźni są w większości budowniczymi statków, więc ojcami i tutaj matka, dziecko, właściwie taka trochę rodzinna atmosfera się pojawia w tych relacjach związanych właśnie z budowaniem statku. I uczytywaje to, że większość to mężczyźni zajmowali się строительством korabli, to получается jak семья. I mężczyźni, i женщины принимают участие. Nawet zespół stoczniowy, jeden z zespołów stoczniowych chyba teatralny też taką sztukę wystawił pod tytułem Narodziny statku. И была такая театральная постановка рождения корабля. Co ważne też, i podkreślają to panowie stoczniowcy, statki się budowało, a nie produkowało. I судостроители подчеркивают, что корабли строили, а не производили. Ja zapytałam ich, o co, jakby to, jak to dokładnie rozumieją, bo nieraz zdarzało się, że nas poprawiali, kiedy używałyśmy błędnie słowa. Pani Anna spytała o nich, co oni mają w widu, ponieważ to często poprawiali ich. A więc oni opowiedzieli, że produkcja to jest produkcja w fabryce. Produkuje się samochody, ileś sztuk tego samego egzemplarza, które są takie same. Że производительство to na fabryce, kiedy wszystko, na przykład maszyny, wszystko одинаковое. Natomiast każdy statek, mimo że często były serie po kilkadziesiąt sztuk, jest inny i po prostu jest indywidualny. A korabel każdy jest indywidualnością. I myślę, że też to, że każdy inaczej miał na imię, inaczej się nazywał, też podkreśla to, że jednak one były po prostu no, oddzielne, każdy był inny. I to, że korabel miał swoje imię, to podkreśla jego indywidualność. I też te uroczystości wodowania były czasem takie nietypowe, bo kiedy raz wodowano statek dla hinduskiego armatora, to matka chrzestna przyszła na to wodowanie w sari, bo była hinduską. Były różne sytuacje, na przykład, kiedy korabel był построен dla hinduskiego radżyny, to chrzestna matka przyszła w sari.
I statek nie tylko szampanem ochrzczono, ale też naoliwiono go oliwkami, obsypano ryżem zgodnie z hinduskim zwyczajem. I nie tylko butelkę szampanskiego przyszło się rozbić, no i obsypali go rysem i oliwkami, zgodnie z indyjskich obyczajów. Dla stoczniowców i stoczniowczyń to była też taka niezwykła okazja, żeby poznać inną kulturę w sytuacji, w której oni sami nie mogli za bardzo wyjeżdżać za granicę. I dla sudostroitelnicy, dla sudostroiteli to był nieobyczny moment, żeby poznakomić się z drugą kulturą. I to jakby, to jakby bycie matkami chrzestnymi to dotyczyło całego okresu istnienia stoczni, więc właściwie do 96 roku, a nie tylko tego okresu teraz przodownic pracy, o którym mówię. И это продолжалось до 96 года, не только во время тех ударниц труда. Jeszcze jedna informacja na temat tego, jak nagradzano przodownice pracy. Przedstawiano je do odznaczeń państwowych. Jeszcze хотелось бы обратить внимание на награды государственные, касающиеся ударниц труда. I po lewej stronie jest wypowiedź pani Hildegardy Kranich, która opowiada właśnie o swojej pracy w stoczni, a po prawej stronie jest taki fragment właśnie wniosku o to, żeby też przyznać jej krzyż zasługi za pracę w stoczni. Po lewej my widzimy część wspomnień robotnicy Hildegardy Kranich, a z prawa my widzimy fragmenty dyplomów. Te odznaczenia przyznawano podczas Dnia Stoczniowca, to było święto pod koniec czerwca organizowane hucznie w stoczni i tym osobom przyznawano nie tylko takie medale pamiątkowe, ale też często nagrody rzeczowe. Награждали работников и работниц во время Дня судостроителя в конце июня i давали им не только медали, но и какие-то практические вещи. I dzisiaj ze sobą nie wzięłam tego, ale postaram się pamiętać i wziąć to na spacer. Mój tata też dostał takie medale zasługi, też jako pracownik stoczni remontowej, gdańskiej stoczni remontowej. Сегодня pani Anna nie wzięła z sobą, no jej ojciec też получил taką nagrodę i ona pokaże to na ekskursji. Więc ja też pochodzę z rodziny stoczniowej. Поэтому pani Anna też z семьи судостроителя. I przez długi czas myślałam, że nie mam nic wspólnego ze Stocznią Gdańską, bo Stocznia Remontowa sąsiadowała z Gdańską, ale były osobnymi zakładami pracy. Długo время pani Anna думала, że nic общего nie ma z Gdańską wierfią, ponieważ wierf remontna była oddzielnym производством. Ale kiedy byłam niedawno u rodziców, to okazało się, że tata przez Stocznię Gdańską do Stoczni Remontowej przechodził. Po prostu tak było szybciej i krócej. No, okazało się, że papa pani Anny chodził na robotę przez Gdańską wierf. Tak było prościej i bystrzej. Tak myślałam sobie, że może to wyjaśnia moją fascynację tym zakładem pracy. Поэтому może to odsюда pojawiło się восхищение tym предприятием. Dobrze, ale przejdźmy dalej. Wiele zmienia się w stoczni i w narracji o kobietach w stoczni około roku 1955. Bardzo dużo zmienia się w jak mówią o Gdańskiej wierfie z 55-56 latach. Zmienia się sytuacja na rynku pracy, pojawia się bezrobocie i jedną z pierwszych decyzji jest właśnie zmiana sposobu mówienia o pracy kobiet i zachęcanie ich do tego, żeby zaczęły się zajmować, żeby oddały się macierzyństwu i po prostu domu, domowi, czyli nie zajmowały miejsc pracy na rynku pracy, tylko w domu. В это время на рынке появляется безработица, и женщин просят вернуться домой, чтобы освободить место рабочее. Ma to też związek ze śmiercią Stalina i z tym, z ujawnieniem zbrodni właśnie stalinowskich i też, no, to, co miało wpływ na politykę w Związku Radzieckim i w Polsce, na taką odwilż trochę, zaczęto odchodzić od takich politycznych haseł też w Stoczni Gdańskiej. Także na to powlejała śmierć Stalina, a także to, co on zdjął, stalinski reżim. Поэтому начали отходить от этой политики и на Гданьской верфи. I na przykład Dzień Kobiet już nie był świętowany jako święto przodownic pracy, ale jako święto matek, kobiet. Zaczęto organizować imprezy towarzyskie z tej okazji, a nie polityczne akademie. I Międzynarodowy Żeński Dzień teraz już nie był takim praznikiem udarnic truda, a był praznikiem dla materii. Czyli coś takiego się wydarzyło, jakby kobiety zaczęły wracać, w cudzysłowie powiem, do swojej,
na swoje miejsce w społeczeństwie. I można byłoby сказать, że женщины начали возвращаться в кавычках на своё место в обществе. Podobnie było właśnie w Stanach w czasie II wojny, kiedy kobiety zachęcano do pracy w stoczniach, to też im mówiono, że to jest tylko chwilowe, przejściowe zaburzenie tego naturalnego, w cudzysłowie też znowu mówię, porządku, i kiedy tylko wojna się skończy, będą mogły wrócić na swoje miejsce właśnie w domach. Это можно сравнить с ситуацией в Америке, когда женщин приглашали на работу и говорили им, что это только временно, что это на время войны, и потом они могут спокойно вернуться домой. Kobiety tej zmiany nie wszystkie przyjęły ją spokojnie, bo oznaczało to dla wielu z nich ryzyko utraty pracy albo w przypadku zmiany pracy na biurową po prostu niższe zarobki. Nie все женщины воспринимали такие изменения в своей жизни, потому что даже если перейти на легкую работу в офис, это означало меньше заработную плату. Poznacie Państwo panią Ulę Ściubeł, która była w stoczni izolatorką, powiem o niej więcej, i ona właśnie mówiła, że jej mąż bardzo chciał, żeby ona pracowała w biurze, natomiast ona powiedziała, że nie będzie pracować w biurze, lubi pracę fizyczną, ale też lubi zarabiać więcej pieniędzy. Вы познакомитесь с пани Урсулой Щубель, которая работала на верфи, и ее муж очень хотел, чтобы она работала в офисе, но она не соглашалась, потому что сказала, что меньше зарабатывать не хочет. Natomiast atmosfera też już stała się taka luźniejsza. Wcześniej w tych latach przodownictwa pracy było dużo podejrzliwości, ludzie oskarżali się o sabotowanie, o sabotaż, a sabotaż w zakładzie przemysłowym wtedy groził wręcz karą śmierci. И во время ударниц труда очень много людей было подозревали о саботаже труда. Это очень плохо влияло на работу. Wcześniej ludzie się pilnowali, też bardzo uważali na to, co mówią, żeby nikt na nich nie doniósł, albo żeby nie było powodów, żeby ich właśnie oskarżać o to, że podważają dominujący sposób, nie wiem, narracji czy ideologię. Поэтому в то время люди следили за тем, что говорят, что делают. Jest taka książka, niedawno wyszła, która opowiada właśnie o takiej historii właśnie kobiety, która zostaje oskarżona o sabotaż pracującej w zakładach na Śląsku, i też przez Anię przekażę link do tej książki, może ktoś z Państwa będzie chciał przeczytać. Opowiada właśnie o przodownicy, która taki sabotaż jest oskarżona i o konsekwencjach tego. Pani Anna передаст вам ссылку на книгу о женщине ударнице труда в Силезии, которая подозревали в саботаже труда. Natomiast tutaj z prawej strony na zdjęciu już widzimy zupełnie inną sytuację, taką luźną atmosferę biurową, pani z papierosem, który był nieodłącznym elementem wówczas w pracy, w zakładach pracy, wszędzie w życiu. На фото справа мы видим уже спокойную ситуацию в бюре, в офисе, где женщина с сигаретой – абсолютно нормальное явление того времени. To już właśnie był czas, kiedy się tak bardzo nie bano, kiedy można było też kupić coś ładniejszego do ubrania, więc kobiety zaczęły też dbać właśnie o to, jak wyglądają przychodząc do pracy, albo same szyły sobie ubrania z tego, co udało im się kupić, materiałów, które udało im się kupić na rynku. Это уже было немножко лучшее время, и женщины могли купить себе лучшую одежду, начали заботиться о себе, или сшить можно было. Znalazłam taki artykuł, w którym właśnie mowa była o kobietach, które pracują w fartuchach roboczych i kombinezonach, ale zawsze gdzieś tam jakiś żabot kolorowy wystaje, czy kolorowe guziki doszywają, żeby podkreślić trochę, podkreślić, no chciały ładniej wyglądać po prostu. Женщины даже, которые работали в комбинезонах или в халатах, обязательно как-то кокетливо выставляли или жабо, или красивую пуговицу пришивали сверху. Kobiety się też pojawiają w nowych zawodach w tym czasie, bo zaczynają do stoczni przychodzić do pracy absolwentki Politechniki Gdańskiej, czyli inżynierki. W 60-tych latach zaczynają przychodzić na wierf nowe сотрудницы, wypускницы Gdańskiej Politechniki. Mają wyższe wykształcenie i zajmują się projektowaniem statków, projektowaniem urządzeń, instalacji okrętowych. У них уже высшее образование, они занимаются проектированием кораблей, разных инструментов, машин. Bo stocznia właściwie statki od A do Z produkowała, to znaczy od projektu po ostatnią klamkę, w którą wyposażono statek.
Иногда они принимали участие от самого начала до конца. Kobiety też pojawiają się w laboratoriach jako osoby odpowiedzialne za badanie warunków pracy, stanowiskach pracy czy jakości wody, która była w stoczni, bardzo zanieczyszczonej zresztą. Женщины работают в лабораториях, проверяют качество воды, которая была очень грязная на тот момент на верфи. I te jedne i drugie chodziły w fartuchach i mówiły, że trochę na nich patrzono z taką, no że był taki podział między osobami w białych fartuchach a kombiny, a drelichach roboczych, co dawało się odczuć. Они носили белые халаты, и было ощутимо неравенство между теми, кто носил халаты и кто ходил в комбинезонах. Jednak najpopularniejszymi zawodami stoczniowymi wśród kobiet był zawód izolatorki i suwnicowej. Самыми популярными профессиями среди женщин это была профессия изолировщицы и крановщицы. Po lewej stronie właśnie widzimy izolatorki. Слева изоляторщицы. To były kobiety, które obszywały rury na statkach materiałem, płótnem azbestowym, izolując po prostu te rury. Albo płynęły tam gorące, albo zimne jakieś ciecze czy gazy. Они изолировали трубы полотном азбестовым. Miały właśnie taki płót, ich czym pracowały, było płótno oraz takie wielkie igły, które często też kuły palce. Они работали в основном с полотном и большими иглами. Nazywano je krawcowymi rurociągów. I поэтому их называли швеями для труб. W stoczni pracowały też prawdziwe krawcowe, które szyły prawdziwe, to jest może złe słowo, takie z wykształcenia, które na przykład szyły zasłony na statki czy też żagle. No, швеи работали на верфи, они шили паруса. I teraz poproszę o przełączenie na PDF. Po tych zawodów, które kojarzyły się z takimi domowymi aktywnościami, kobiet w stoczni było jeszcze więcej. Все, что можно было сравнить с домом, таких профессий было на верфи много. И сейчас покажу три этапа будовы статку. Сейчас посмотрим на три этапа строительства корабля. Первый этап – это было его проектирование. И это комикс, в ogóle, который повстал, створил Европейский центр солидарности на базе оповести właśnie трех кобет. Первый – это проектирование корабля. To jest historia pani Ewy Zygmunt, która była architektem okrętów. To historia pani Elzy, ona była architektem projektów. I pracowała przy takiej desce kreślarskiej, po prostu wykreślając te elementy, które akurat miała do zaprojektowania. I pracowała z ciertierzami. Kiedy taki projekt był już gotowy, kobiety w ogóle stanowiły dość duży procent wśród projektantek różnych elementów statku. Женщины занимали, было очень много женщин при проектировании кораблей. Kiedy ten projekt był gotowy, trafiał do traserni. I когда проект был готов, он поступал к маркировщицам. W traserni pracowali traserzy i pracowały traserki. Tam работали i мужчины, i женщины. I to były osoby, które ten projekt w takiej małej skali przenosiły na skalę 1:1, to znaczy wykreślały poszczególne elementy zaprojektowane w skali 1:1 na takich dużych szablonach. I ich zadaniem było rysować z projektu, przenosić części już w normalny rozmiar. I to jest też taki zawód, który jednej z pań traserek bardzo się kojarzył z byciem krawcową. Zresztą ona chciała zostać krawcową, ale nie dostała się do szkoły krawieckiej. Jedna z robotnic очень хотела być швеёй, но не могла поступить в школу. Natomiast dostała taką propozycję, żeby pójść do szkoły zawodowej i zdobyć tytuł traserki, na co się zdecydowała. No, получила предложение пойти в школу и учиться на маркировщицу. I później pracowała w stoczni właśnie wykreślając te elementy statku w takiej skali, w jakiej miały trafić do blachowni, w której wycinano już te elementy w blasze. I работала на верфи тем, что чертила, уже изготовляла готовые части проекта.
No i myślę, że mogę powiedzieć, że była pasjonatką swojej pracy. Pracowała, nawet będąc w swoich 5 ciążach do ostatniego dnia, pracowała na kolanach, kreśląc te statki. Jej очень нравилась ее работа, несмотря на то, что у нее было 5 детей, до последнего дня она работала маркировщицей. Ale też jej historia pokazuje, jak w stoczni następował postęp technologiczny. No i także można посмотреть, jak zmienialись technologie na werfie. Bo kilkanaście lat później w stoczni pojawiły się pierwsze komputery i ich praca polegała już na wprowadzaniu danych do komputerów, a nie na określeniu tych statków w skali do 1:1. Несколько лет позже на верфи появились первые компьютеры, и уже не нужно было использовать человеческий труд для того, чтобы чертить такие большие модели. Czyli wtedy już program komputerowy mówił tym maszynom, co mają wycinać, a nie szablony, które się przykładało i odrysowywało. Komputerom było lepiej zgotowić takie części. I tutaj na tym etapie zawsze wychodziło, jeżeli coś w projekcie było błędnie narysowane, to na tym etapie to wychodziło. I na tym etapie очень хорошо было видно, если что-то было плохо нарисовано. I taka osoba z wyższym wykształceniem, inżynier czy inżynierka, musiał przychodzić do traserni i poprawiać swój projekt. To ambicjonalnie nie zawsze było łatwe. I człowiek z wyższym образованием должен był przychodzić маркировочную, żeby исправить свои ошибки. I kolejnym etapem statek powstawał na pochylni, spływał do wody i następował etap jego wyposażania. I kiedy korabel już stał na pandusach i go spuszczali na wodę, nastąpił kolejny etap jego zakończenia. I tutaj właśnie zaczynała się praca izolatorek, które wszystkie rury, które na statku instalowano, wszystkie, które trzeba było, izolowały, wciskając się często w takie ciasne pomieszczenia. I tu już przychodziło время izolatorsiec. Jeden z dziennikarzy kiedyś odwiedził izolatorki chyba w stoczni akurat szczecińskiej albo gdyńskiej i opisywał ich poczynanie jako właściwie akrobację. Один из журналистов или Щецинской стоцни верфи или еще какой-то описал, что работа изолировщицы подобна работе акробата. И писал так: лажу на чвораках в дне статку. Что они лазят на четвереньках по дну корабля. Захачаю стопами о быле что. Пытаясь зацепиться ногами где-нибудь. I zwisają do góry nogami niczym pająki. I wisią wierzch nogami jak pałki. Przybierając dziwne pozy. Wybierają dziwne, странne pozy. Byle tylko sięgnąć igłą. Liczby igła dostała. Zaletą kobiet, też z tym powodem, dla którego tak dużo było ich w tym zawodzie, było to, że były często drobniejszej budowy i było im się łatwiej w te wszystkie ciasne zakamarki wcisnąć. Женщины занимались этой профессией, потому что они были маленькими и им было удобнее залезть во все неудобные места. Natomiast trafiłam też na kilka relacji, w których izolatorki opowiadały, że po wejściu do takiej rury się zaklinowywały i koleżanki musiały je za nogi wyciągać. Иногда они застревали в таких трубах, и подруги должны были вытягивать их за ноги. Dobrze, i proszę teraz o prezentację z powrotem. Ta praca była też bardzo niebezpieczna, bo płótno azbestowe się dostawało do ich płuc podczas ich pracy. Это была очень опасная работа, потому что асбест, который находился в полотне, попадал в легкие. I te kobiety w dość młodym wieku, bo mając, no w młodym wieku, mając 40 lat, nawet po prostu umierały na raka płuc. И женщины, которые имели такой молодой возраст, 40 лет, умирали от рака легких. Я нашла репортаж, в котором выповеда ся та пани, то есть пани Мария Слонська. Пани Анна нашла интервью Марии Слонской. И пани Мария в 68-м году оповедала о трудах этой працы. Она рассказывала в 67-м году о проблемах в этой профессии. Natomiast powiedziała, że największą uciążliwością jest to, że różne opiłki po prostu osiadają na skórze. I to, że różne opiłki osiadają na skórze. Ona wtedy jeszcze nie wiedziała, bo wtedy nie było to powszechną wiedzą, że azbest jest rakotwórczy. Тогда еще никто не знал, что азбест является вызывает рак.
Dopiero w latach 70. tym izolatorkom zrobiono rentgeny, no i właśnie okazało się, że wiele z nich ma azbest w płucach i zaczęły wtedy wyjeżdżać do sanatoriów, żeby podleczyć trochę zdrowie. I potem większości женщин z tej profesji делали рентген i обнаружили азбест в легких, i они начали ездить в санатории. Więc to było jeden z takich niebezpieczniejszych zawodów wykonywanych przez kobiety. To była jedna z samych opasnych profesji na werfie. Nawet praca w biurze mogła być niebezpieczna, ponieważ na przykład jeżeli słabo były wentylowane pomieszczenia, w których chodziły jakieś urządzenia, no to również po prostu to nie było bezpieczne środowisko pracy. No, nawet praca w ofisie nie była taką lekką, i jeśli była plocha wentylowane pomieszczenie, to też wpływało na zdrowie. Tutaj mamy zdjęcia, które pokazują kolejne pionierki stoczniowe, bo to kobiety, które obsługiwały pierwsze komputery, które wtedy nazywano maszynami cyfrowymi. Na fotografiach my widzimy pionierek tego времени, kiedy na werfie ввели pierwsze komputery. One pomagały na przykład bardzo w księgowości, bo przy 17 tysiącach ludzi było mnóstwo danych do obrobienia. Oni pomagali w buchalterii, ponieważ kiedy pracuje 17 tysięcy na przedsiębiorstwie, to bardzo dużo danych. Tuż po wojnie liczono na liczydłach, ale już właśnie w latach 60. pojawiły się różne sprzęty elektroniczne. Сначала считали на счетах, но потом в 70-х годах появляются первые машины. Ja sądzę, że tutaj po prawej stronie widzimy komputery Odra. To były komputery produkowane w Polsce, we Wrocławiu. Na foto z prawa my widzimy komputer Odra. On jest gotowany w Polsce. Niedawno też wyszła książka o pionierkach informatyki, właśnie bardzo dużo opowiadająca o tych komputerach. I jakby wiemy, że one też w stoczni były. Niedawno wyszła książka o tych kobietach, które pracowały na takich maszynach. Te kobiety uczyły się wszystkiego od podstaw, ponieważ no nie było, języki programowania były bardzo prymitywne, nie było zbyt wielu instrukcji, więc one w praktyce uczyły się obsługi tych urządzeń. Женщины тоже учились обслуживать их на практике, потому что не было инструкций, язык программирования был примитивным. Też dużo kobiet było wśród, znaczy dużo kobiet wykonywało też zawód maszynistek, który potem im się przydał przy obsłudze komputerów, bo się po prostu, no, klawiatura była dość podobna, czyli jako maszynistki przepisywały wszystko to, co, nie wiem, ich kierownicy napisali odręcznie, one przepisywały to na drukiem. Женщины, которые раньше работали машинистками, могли обслуживать такие компьютеры, потому что клавиатура была очень похожа. Jedna pani opowiadała, że właśnie niektórzy strasznie bazgrolili i miała duży problem, żeby to odczytać, więc też one tak naprawdę dużo fachowej wiedzy musiały mieć, żeby te instrukcje prawidłowo przepisywać. Jedna z robotnic miała problem z tym, jak prawidłowo zapisać to, co napisane, i używała drugie warianty. I w tym czasie, w latach 60. i 70. kobiety zaczynają zajmować wyższe stanowiska, są kierowniczkami różnych sekcji, zespołów, zarządzają grupami ludzi, ale też wprowadzają różne technologie do stoczni nowe. W 60. i 70. latach kobiety zajmują wysokie położenia, wysokie должности na werfie, zaczynają zajmować się управлением personelem. Czyli na przykład opracowują technologię malowania i konserwacji kadłubów statków, pracują przy montażu silników, które produkowano też w stoczni. Oni na przykład zajmują się rozrabotką, jak stworzyć palubę na korabli, i na przykład zmieszywania krasek dla pokraski. No i po raz kolejny stają się bohaterkami prasy, bo piszą o nich już teraz takie kobiece pisma, pokazując je jako przykłady. I znowu stanowią się героiniami w prasie, bardzo dużo o nich pisze. Stocznia przeżywa też w tym czasie dwa ważne wydarzenia, o których nie będę dużo mówić, bo one będą przedmiotem odrębnego spaceru, natomiast dochodzi do dwóch strajków w stoczni w grudniu 70. i w sierpniu 80. roku. Кроме этого, на верфи произошло два таких больших события, на которых мы не будем подробно останавливаться, поговорим об этом на экскурсиях. I one mają też wpływ na atmosferę w pracy i na to, jak stocznia jest postrzegana na zewnątrz. I to wszystko było widne z naruży.
W grudniu 70 w odpowiedzi na podwyżki cen żywności przed świętami Bożego Narodzenia dochodzi do strajków. Pracownicy stoczni i innych zakładów pracy wychodzą na ulicę i zaczyna się taka bitwa między pracownikami a wojskiem i policją. W dekabrze 70 года, когда люди начали страйк, начали протестовать против повышения цен на продукты и возникает противостояние между простыми людьми и полицией и войском. W efekcie w grudniu przed bramą stoczni, w kolejny dzień wychodząc ze stoczni, czeka na tych strajkujących wojsko i milicja i strzelają do strajkujących i ginie w sumie w całych strajkach, bo odbywały się nie tylko w Gdańsku, ale też w Gdyni i w Szczecinie giną 42 osoby. Во время страйка в 70 году погибло около 40 людей. Ginie też kilku stoczniowców. Ta liczba jest do dzisiaj nie do końca ustalona, ale prawdopodobnie 9. Несколько судостроителей и неизвестно точное количество, около 9. I to jest też takie traumatyczne wydarzenie w historii stoczni, o którym wiele osób opowiada, jako właśnie takim, które pokazało im, że, no, że władza jest zdolna do tego, żeby strzelać do ludzi, do swoich pracowników. I to событие pokazało ludziom, że władza sposobna strzelać w swoich robotach. Ale nie można było tego oficjalnie mówić, ani nie można było też tych ludzi oficjalnie pochować, ani obchodzić rocznic kolejnych, upamiętniając tych, którzy zginęli. A об этом нельзя было официально говорить и нельзя было говорить, сколько людей погибло. Więc tak naprawdę pracownicy stoczni też między sobą opowiadali o tych wydarzeniach, przekazując też tę wiedzę w rodzinach. Поэтому сотрудники разговаривали об этом только между собой, ну и в семье можно было об этом поговорить. Stoczniowy szpital, o którym powiem trochę więcej na naszym spacerze, no był też tym pierwszym szpitalem, który opatrywał rannych. I немножко поговорим на экскурсии о военной поликлинике на верфи, которая принимала раненых во время этих событий. Kolejny strajk miał już zupełnie inny charakter. W sierpniu 80 roku strajk miał charakter okupacyjny, odbywał się w stoczni. Strajkujący wiedzieli, że wychodzenie na zewnątrz jest ryzykowne, więc zamknęli się, zabarykadowali się w stoczni. A strajk w 80 latach już był совсем drugim. On miał charakter okupacyjny. I to był ten strajk, w wyniku którego narodziła się Solidarność, a z jego bezpośrednią przyczyną było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz. После этого страйка родилась Солидарность, и Анна Валентинович была одной из участниц этого события. No i też ten strajk oczywiście miał wpływ na przyszłość stoczni, bo stała się ona już nie tylko z zakładem pracy, jednym oczywiście z najważniejszych w Polsce i takich sztandarowych, ale stała się też bardzo silnie politycznie powiązanym miejscem. I Gdańska Wierf nie tylko była miastem roboty, no i stała takim niepolitycznym miastem. Jedna z pań nam powiedziała, że od tego czasu dało się wyczuć takie podziały między pracownikami, między tymi, którzy byli w Solidarności i tymi, którzy nie byli. I było takie dzielenie między robotnikami, te, którzy byli w profsojuzie Solidarność i te, którzy nie wchodzili tutaj. No i w latach 80. już stocznia zaczynała mieć problemy finansowe, produkowała statki, budowała statki przede wszystkim dla Związku Radzieckiego i kiedy ten zaczął już też mieć gospodarcze trudności i tych statków nie zamawiał tak dużo, no to stocznia zaczynała mieć problemy też z tym, że nie miała dla kogo produkować, budować statku. W 80. latach zaczynają się finansowe problemy na wierfie, ponieważ w основном производство było dla Sowieckiego Sojuza, kiedy Sowiecki Sojuz nie miał możliwości płacić i na wierfie pojawiają się problemy finansowe. Okazało się też, że nie jest już zbyt nowoczesnym zakładem, który nie może konkurować z innymi stoczniami na świecie. Zaczęły się zwolnienia i groźba zamknięcia zakładu. Кроме этого, Гданьская верфь уже не была современным производством и не могла конкурировать в мире с другими верфями, поэтому была возможность ликвидации этого предприятия. Zmienia się też system polityczny w Polsce w 1989 roku, więc już się zaczynają przemiany gospodarcze, zupełnie inne priorytety gospodarcze i stocznia na liście tych priorytetów już nie jest. Кроме этого, изменяется в Польше
экономическая ситуация, появляются другие предприятия, которые становятся важнее для экономики государства, а Гданьская верфь в этом списке уже не числится. I kobiety opowiadają o tym czasie przełomu lat 80. i 90. o takim czasie, że się wszystko kończyło, że właściwie stoczni już nie było. Zaczynała się przenosić produkcja z tych terenów tutaj, które Państwu przekazywałam, na tereny na wyspie. Zobaczymy też ten teren. Zaczęły się masowe zwolnienia i odsyłanie ludzi na wcześniejsze emerytury. И работники и работницы, которые работали на верфи, говорят, что это в это время уже Гданьской верфи не было как предприятие. Люди уходили на пенсию раньше или искали другое место работы. Источня ogłoszona upadłość stoczni została ogłoszona w 1996 roku i to jest taka symboliczna data jej końca, chociaż jeszcze w innych formach funkcjonowała później i do dzisiaj istnieje. Хотя Гданьскую верфь ликвидировали в 1996 году, но это формальная дата, потому что в других формах она существует до сегодня. Te kobiety, które w stoczni pracowały, które jeszcze nie mogły pójść na emeryturę, czy nie chciały, zaczęły się zatrudniać zupełnie w różnych miejscach. Powstawało mnóstwo małych firm, które zatrudniały tych ludzi, którzy wcześniej w stoczni gdańskiej pracowali. Zaczęły pojawiać się malinkie firmy, które trudoustrajowali ludzi z gdańskiej wierfi. I do dzisiaj kobiety oczywiście pracują w stoczni gdańskiej, w przemyśle stoczniowym i morskim w Gdańsku czy na Pomorzu, jest ich całkiem sporo i zajmują coraz, wkraczają na coraz nowe obszary. До сих пор женщины работают на верфях, не только в Гданьске, но и на целом море. Ja w tej chwili pracuję w inkubatorze przedsiębiorczości, mam kontakt z kobietami, które pracują w tej chwili w branży morskiej i są dyrektorkami, kierowniczkami, zajmują się konserwacją kadłubów, właściwie są na każdym możliwym obszarze, pływają też na statkach. Pani Anna сейчас занимается в инкубаторе предприятий «Стартер» и занимается проблемами женщин в морской сфере. Они плавают, ремонтируют корабли, занимаются проектировками. И с того, что вам, то тоже Państwo три из них будете иметь оказию познать. И можно будет познакомиться с каждой из них. No, to jakby krótka historia stoczni, jakby na tym skończę, ale chciałam też o kilku wątkach jeszcze z historii stoczni wspomnieć, wartych uwagi. Chciałabym jeszcze немножко wspomnieć o niektórych takich momentach z życia wierfi. Jakie charakterystyczne wątki, które nie pojawiają się w opowieściach mężczyzn, pojawiają się w opowieściach kobiet? No, jednym z nich jest macierzyństwo. Takie momenty, które nie pojawiają się w historii mężczyzn, tylko w historii kobiety, to macierzyństwo. Jednak większość oczekiwanie społeczne i takie przekonanie samych kobiet było wtedy takie, że to one są odpowiedzialne za wychowanie dzieci. No i to one właściwie opowiadają o byciu rodzicem w stoczni. Mężczyźni rzadko wspominają o tym, że mieli też poza stocznią też rodziny. Женщины очень часто вспоминают о том, как проходило материнство на верфи, потому что в то время считалось, что это только их проблема. Мужчины об этом как-то не задумывались. No, dla mężczyzn to były dwa oddzielne obszary. Ich rodzinami zajmowały się ich żony, natomiast kobiety pracujące w stoczni no, musiały zadbać też o to, żeby zapewnić na przykład opiekę swoim dzieciom i na czas odebrać je z przedszkola. Для мужчин это выглядело совсем иначе, потому что их детьми занимались жены. А женщины, работающие на верфи, должны были позаботиться о своих детях самостоятельно. Жены стоczniowców to jest też bardzo ciekawy wątek, bo one często bardzo wiele musiały poświęcić dla tego, żeby ich mężowie mogli w tej stoczni pracować nadgodziny, robić, wyjeżdżać za granicę na różne kontrakty. No i nie следует забывать о том, что женщины позволяли мужчинам работать на верфи, отрабатывать сверхурочно и выезжать за границу на работу. To są zdjęcia ze stoczniowego żłobka, który był na terenie zakładu pracy. Это дети с ясел, с яслей на территории верфи. Stocznia była zobowiązana, żeby taki żłobek prowadzić zgodnie z prawem, zatrudniając powyżej 100 kobiet, musiała uruchomić opiekę dla dzieci.
Когда на верфи начало появляться очень много детей, нужно было что-то делать с этой ситуацией. I żłobek działał w stoczni od 1948 do połowy lat 60. 1948. Детский сад начал работать с 48 года по 60. Więc mama mogła małe dziecko ze sobą zabrać do pracy, zostawić je przed szóstą w żłobku i udać się do swojego miejsca pracy, a w czasie przerwy nakarmić swoje dziecko. Mama mogła przywieźć ребенка k 6 часам w jasli i pójść spokojnie na robotę i potem zabrać wieczorem. Było to dużym ułatwieniem, ale też, jak mówiła Anna Walentynowicz, która miała sama małego synka w tym czasie, ten żłobek był w stoczni, więc wszystkie hałasy, opary stoczniowe docierały też do tego miejsca. Dla niektórych to było облегчением w życiu, no, jak mówiła Anna Walentynowicz, że to все-таки było na terytorii werfi, wszystkie szumy i isparenia. A z drugiej strony też transport był kłopotem, bo kolejki, tramwaje jeździły przepełnione, więc przywiezienie dziecka ze sobą do stoczni było też często po prostu bardzo dużym problemem. No i przywieźć ребенка z sobą na wierf też była problemą, ponieważ tramwaje były przepełnione, elektryczki. Więc kobiety po prostu odbierając te dzieci po pracy ze żłobka brały je po prostu, jeżeli były malutkie, musiały je nieść na rękach, po drodze robiły zakupy, więc do domu wracały naprawdę umęczone. Поэтому женщины брали детей на руки, а одновременно ходили за продуктами. Это было очень утомляюще. Dlatego z czasem żłobki zaczęto organizować już blisko miejsca zamieszkania, tak żeby po prostu można było już prosto ze żłobka z tym dzieckiem pójść do domu. Поэтому начали появляться ясли рядом с местом жительства. No ale posiadanie dziecka też wiązało się często z tym, że kobiety rezygnowały z dokształcania, bo trudno im było zostać po godzinach pracy na jakichś kursach. Szybko szły do domu, żeby zająć się często kilkorgiem dzieci. Także, kiedy pojawiali się dzieci, kobiety często odkazywali się od образования, ponieważ nie mogli остаться позже. Stocznia miała natomiast rozbudowaną w ogóle ofertę dla dzieci, bo starała się im zapewnić udział w koloniach, kuligach, ale też organizowała dla nich takie świąteczne, noworoczne imprezy. Na wierfi organizowała bardzo dużo różnych мероприятий для детей. Дети могли ездить в детский лагерь, устраивали для них такие вечеринки. I to jest impreza noworoczna z połowy lat 60. Zdjęcie po prawej stronie to jest hala sportowo-widowiskowa stoczni, największa hala w tym czasie w Trójmieście. Na fotografiach my widzimy dzieci z nowogodniego utrennika, który przechodził na wierfie. Takie choinki organizowano na raty, bo jednorazowo brało w nich udział, znaczy bo brało w nich udział nawet kilkanaście tysięcy dzieci co roku. W takich utrennikach принимало участие несколько тысяч детей, поэтому их делили на несколько дней. Też w stoczni pracowały animatorki kultury, czyli takie kobiety, które po prostu te imprezy organizowały. Na wierfie работали работницы культуры, которые занимались организацией таких утренников. Przychodził święty Mikołaj, czy też Gwiazdor, przynosił dzieciom paczki. Przychodził Dziad Mróz, który przynosił dzieciom podarki. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na czapki, które noszą te dzieci. Chciałabym zwrócić wasze uwagę na czapki, które dzieci na dzieci. Bo te czapki robiły stoczniowe, członkini stoczniowych organizacji kobiecych. Эти шапки делали, эти колпаки делали участницы женских движений на верфи. Czy kiedy zbliżała się taka choinka i wizja kilku tysięcy dzieci uczestniczących w imprezie, no to pracy było pełno. I kiedy przychodziło время новогоднего утренника, такой на работы było много. Jedna z nich, Helena, opowiadała, że musiała robić ich nawet 200. Одна из работниц Хелена рассказывала, что сама изготовила 200 штук. A dzieci oczywiście chciały te kapelusze, więc jeżeli któreś z wydziałów, na przykład któreś kobiety nie robiły, no to no, dochodziło do różnych konfliktów. Dzieci очень хотели иметь такие колпаки, возникали разные конфликты.
No, dla dzieci to była świetna okazja do zabawy, uroczystość niesamowita, gdzie można było odświętne ubranie ubrać i pójść z tatą czy z mamą właśnie do stoczni. No, dzieci byli bardzo szczęśliwe, że mogą pójść z papą albo z mamą na wierfię i uczestniczyć w takim utrzynieniu. Na takiej choince występował stoczniowy zespół Orkiestra Dęta, złożona ze stoczniowców. Na takim utrzynieniu grała orkiestr. Bo w stoczni była też zorganizowana kultura, działał Dom Kultury i różne zespoły amatorskie. Na wierfie był Dom Kultury i było bardzo dużo lubicielskich grup. Tu po lewej widzimy kobiety, które występowały w zespole pieśni i tańca i akurat mają jakąś próbę. To ansambl pieśni i tańca. A to jest strona z kroniki stoczniowej, właśnie dotycząca Domu Kultury tuż po wojnie. A to część касается powojennego времени Doma Kultury na wierfie. Takie wydarzenia kulturalne wtedy miały szczególne znaczenie, bo one miały integrować ludzi, którzy przyjechali z różnych stron i nie mieli, mieli różne wartości, różne sposoby spędzania czasu wolnego i stocznie mieli się stać nowymi ludźmi. Такие мероприятия организовывались для того, чтобы интегрировать людей, которые приехали из разных из разных городов страны и чтобы могли познакомиться поближе. No, ja muszę przyznać, że robiło to na mnie wrażenie, jak przeczytałam o 100-osobowym chórze stoczniowców, którzy właśnie po godzinach pracy uczestniczyli w próbach jeszcze. Pani Anna była udziwiona, kiedy przeczytała o tym, że судостроители участвовали в хоре и оставались часто после работы просто на репетиции. Dzięki udziałowi w tych zespołach ci ludzie, kobiety i mężczyźni mogli wyjeżdżać w różne miejsca w Polsce i za granicę, żeby występować i też tam zdobywali nagrody. Благодаря этому судостроители могли участвовать в разных конкурсах, выезжать за границу. Ten Dom Kultury w 1973 roku został zburzony. W 1963 roku on był likwidowany. Potrzebne było po prostu miejsce na nową halę produkcyjną. Потому что нужно было еще одно место для производства. Wtedy stocznia zaczęła w większym stopniu kupować bilety do teatrów i kin tutaj trójmiejskich, także po prostu za darmo albo za niewielką opłatą te bilety rozdawała wśród swoich pracowników. Чтобы изменить ситуацию, Верфь покупала билеты в театр или в кино, которые были в городе уже. Jeszcze innym obszarem, którym też stocznia się zajmowała, poza obszarem takim duchowym, było ciało pracowników. Кроме duszy zajmowaliście się ciałem pracowników. Ja opowiadałam Państwu o warunkach pracy izolatorek. To nie był jedyny zawód, który w trudnych warunkach się musiał odnaleźć w stoczni. Jeśli смотреть na profesję izolatorów, to это nie była одна профессия из самых тяжелых профессий. Ale też praca w ogóle w kadłubie statku przede wszystkim była bardzo niebezpieczna, groziła wypadkami i uszkodzeniami ciała. Работа над палубой корабля тоже была нелегкой. Wyobraźmy sobie, że jest taki upalny dzień jak dzisiaj w kadłubie statku, który jest stalowy. W środku jest plus 50 stopni albo i więcej. Ktoś spawa, ktoś coś palnikiem też wypala. Представьте себе такую жару, как сегодня, и люди, которые работают в стальных помещениях, не имея возможности дышать свежим воздухом, часто теряли сознание. Jest tam gorąco, duszno, ledwo coś widać przez te opary. Через испарение ничего не видно, душно становится. No i to nie miało, to zostawiało po prostu wpływ na ciało, uszkadzało je, czy to też było bardzo głośno w środku. Кроме того, było bardzo громко внутри. Dochodziło, jedna z pani opowiadała, że mężczyźni w kadłubie w ogóle często zdejmowali koszulę, chociaż to nie było to zgodne z zasadami BHP, bo można się było oparzyć. Мужчины часто снимали верхнюю одежду, исполняя такую работу, хотя это нельзя было делать согласно с правилами безопасности. Kobiety tego nie robiły, natomiast jedna z nich opowiadała, że kiedy raz oparła się o jakąś gorącą blachę, którą ktoś spawał z drugiej strony, to jej się zapaliła bluza. Женщины так не делали, но одна из работниц вспоминает, что
оперлась, и кто-то рядом сваривал детали и зажглась блузка. Więc po pierwsze w stoczni działała służba zdrowia, która miała karetkę, która w razie wypadków szybko na miejsce przyjeżdżała, żeby ratować osobę. Na werfie była swoja służba ochrony zdrowia. A po drugie rozbudowano bardzo diagnostykę i rehabilitację, czyli sprawdzała, badała pracowników pod kątem chorób zawodowych i później ich leczyła. A także była хорошо развита диагностика и реабилитация. Tutaj większość pracujących osób stanowiły kobiety, były lekarkami i pielęgniarkami. I no, большинство из персонала были женщины, медсестры, доктора. I szpital był na terenie stoczni, a przychodnia była tuż za murem stoczni. Поликлиника была на территории верфи, а больница была за территорией верфи. I takie osoby, które, kobiety, które pracowały w służbie zdrowia, to po pierwsze sprawdzały, jakie są warunki pracy na danym stanowisku i określały, czy osoba może jeszcze w danym miejscu dalej pracować, jeżeli już miała jakieś choroby. Сначала проверяли условия труда на месте, и потом уже устанавливали, может ли работник работать в таких условиях. No, jeśli się okazywało, że nie, no to taką osobę należało skierować na odpowiednie zabiegi. Stocznia miała nowoczesne, bardzo nowoczesną rehabilitację, chyba najlepszą w Polsce, z basenem na przykład rehabilitacyjnym, gdzie stoczniowcy pływali i tak się leczyli. Jeśli było ustanowione, że robotnik nie może pracować, to jego odprawiali w centrum rehabilitacji, tam był basen i można było przejść kurs leczenia. Organizowano też tym ludziom kursy, na których mogli zdobyć nowy zawód, żeby dalej móc zarabiać na życie. Także można było zmienić swoją profesję. Były specjalne kursy. No ale to nie zawsze było korzystne dla nich finansowo, bo jeżeli znowu przestawali pracować na przykład przy spawaniu, a zaczynali jakąś pracę w magazynie, to zarobki od razu ich spadały, więc nie byli zadowoleni. Nie всегда это было финансово выгодно, поэтому они не всегда пользовались такими услугами. No i paradoksalnie najszybciej na choroby zawodowe zapadali ci najpilniej pracujący, czyli ci, którzy mieli najwięcej nadgodzin, bo najdłużej byli narażeni na te szkodliwe warunki. Люди, которые работали сверхурочно и которые работали во вредной среде, чаще всего были наражены на такую профессиональную болезнь. Таким заводом, который был предназначен для людей, которые уже были в какой-то способ через эту работу уничтожены здоровотно, была работа на сувнице. Одной из таких профессий – это работа на козловом кране. I to była praca dla kobiet, tak w dokumentach znalazłam, praca dla kobiet i dla ludzi właśnie z chorobami zawodowymi. I to była profesja dla женщин i dla ludzi, którzy mają jakieś profesjonalne zawalowania. Suwnica to jest taki dźwig, który jest w hali stoczniowej i porusza się po prostu w przód i w tył hali, a pokażę Państwu, zobaczycie nieraz na spacerach. Козловой кран – это такое приспособление, которое ездит только вперед и назад по территории зала. No i ta praca to jest obsługa tego dźwigu, który znajduje się bardzo wysoko na hali, więc trzeba mieć odpowiednie, no, nie można mieć lęku wysokości, uprawnienie, też predyspozycje psychiczne odpowiednie. Работник, который работает на таком кране, не должен иметь страха высоты и иметь специальное разрешение на работу. Natomiast była lżejsza niż przy budowie kadłuba. Но было значительно легче, нежели при строительстве палубы. Ale była też druga strona tej historii, to znaczy kadłub, który był bardzo wysoko, znaczy ta suwnica, która była bardzo wysoko pod dachem budynku, tam docierały wszystkie opary, które były na dole, plus było albo bardzo gorąco, albo bardzo zimno. Nie dało się dogrzać tej kabiny. No i negatywnej stroną było to, że kran znajdował się bardzo wysoko i wszystkie isparenia podnimali się na wierzch i było albo bardzo gorąco, albo bardzo chłodno. Więc z kolei można się było nabawić reumatyzmu przez dotykanie bardzo zimnych, metalowych elementów albo też jakichś chorób związanych z wdychaniem szkodliwych oparów.
Поэтому работники страдали либо ревматизмом, либо с либо имели проблемы с легкими. Natomiast znalazłam właśnie taki dokument z połowy lat 60., w którym dwóch mężczyzn się starało o pracę na suwnicy i dostali odmowną decyzję, argumentując to właśnie tym, że są zdrowi i no nie są kobietami, a to jest praca dla tych dwóch grup. Мужчины, которые хотели попасть на работу на такой кран, им было отказано, потому что они не женщины и не имеют болезни, были здоровыми. Tu jeszcze tylko zwrócę uwagę na plakat, bo stocznia miała też, to jest plakat dotyczący meczu bokserskiego, bo stocznia miała też kilka sekcji sportowych. Na werfie było несколько sportowych sekcji. Здесь у нас плакат секция бокса. I to miały, te sekcje sportowe miały z jednej strony właśnie utrzymać zdrowie fizyczne pracowników, a z drugiej też jakoś zająć ich w czasie wolnym, żeby nie na przykład pili alkoholu w nadmiarze, bo to był też duży problem. Takie sekcje pojawiały się na werfie, потому что była propagandowana zdrowy obraz życia, żeby zająć czym tam musiał w swobodne время. No i ja zawsze się dziwiłam, skąd mój tata był bokserem. Okazało się właśnie, że on też był bokserem w takiej sekcji w swojej stoczni, w której pracował. To był popularny sposób dla mężczyzn na przykład na spędzanie czasu, dopóki byli kawalerami. Papa pani Anny też chodził w bokserską sekcję na swojej werfie, ponieważ to było bardzo popularne wśród mężczyzn, póki oni byli odinoki. No i też stocznia urządzała zawody między różnymi stoczniami sportowe albo między dziećmi stoczniowców. Także były różne zawodowania między werfiami i między dziećmi. No i przez to, że tak dużo obszarów zaopiekowała się, tak dużą ilość obszarów życia stoczniowego, też była nazywana przez wiele osób matką. I za to, że Верфь занималась разными сторонами жизни своих работников, ее называли мамой. Więc tutaj jest bardzo dużo takich skojarzeń związanych z płcią wokół stoczni, z macierzyństwem, z statkiem jako dzieckiem, z matką jako matką chrzestną. Tam czasem brakowało miejsca dla takiej żywej kobiety. I niesмотря na to, że женщины занимали ważne miejsce w życiu werfi i korabel był ребенком i ona była krewną matką, no dla настоящей женщины tam nie było miejsca. Kobiety się musiały mierzyć z jednej strony z lekceważeniem i z takim niedowierzaniem, że mogą być odpowiednio kompetentne, żeby wykonywać różne prace. Женщинам не верили, что они могут делать такую работу. Z drugiej strony też zdarzało się molestowanie seksualne. Także były seksualne domagательства. Oczywiście też nie posiadały kobiety wtedy tego słownika, żeby tak określić to, co je spotyka, więc używały różnych słów właśnie na takie nadużycia, czy to na poziomie słownym, czy na poziomie fizycznym również. Na to время женщины даже не имели понятия, как это назвать, то, что происходит. Ale wiele z nich mówi też o tym, że relacje z kolegami były dobre, więc tutaj obraz jest bardzo, powiedziałabym, skomplikowany, to znaczy bardzo dużo różnych doświadczeń. Trudno się zresztą temu dziwić, przy takiej dużej ilości pracowników miały kobiety. No niektóre женщины wspominają, że im очень хорошо работалось среди мужчин, поэтому разные воспоминания, разные эмоции. Natomiast wspominają, że poważniej były traktowane, jak przychodziły do pracy w kombinezonie, niż jak przychodziły w szpilkach. Серьезно к ним относились, когда они приходили на работу в комбинезонах, нежели в шпильках. Jedna z nich opowiadała, że właśnie zawsze mimo wszystko musiała chodzić z jakimś kolegą, bo kiedy chodziła sama, to no, nie chciano jej słuchać. Одна из работниц вспоминает, что должна была везде ходить со своим другом. No i kobiety do dzisiaj mówią, że właśnie no, mierzą się z tym taką trudnością, z takim zdziwieniem czasem, że się pojawiają i z taką koniecznością pokazania, że są kompetentne, mogą wykonywać swoją pracę i podkreślają bardzo, że muszą być konkretne, jakby na tym opierają, na tym budują też swoją pozycję zawodową. I do sich pór женщины борются z tym, żeby dokazać swoją kompetentność, pokazać, że oni mogą делать swoją robotę. I kończąc taką klamrą, chciałam wrócić do ubiorów kobiet, które nosiły właśnie podczas wykonywania różnych stoczniowych prac. Chciałabym wrócić do odzieży kobiet, którą nosili w czasie roboty. W zależności od tego, gdzie pracowały, tak w różny sposób mogły się ubierać.
W zależności od tego, gdzie oni pracowali, mogli nosić różną odzieżę. Tutaj po lewej stronie są pracownice fizyczne, które nosiły kombinezony. Tutaj akurat Anna Walentynowicz ma chustkę, ale już jej koleżanka nosi kask chroniący też głowę. Z lewa my widzimy robotnic fizycznego trudu, kobiety w kombinezonach, w płatku i w kasku. Tutaj Państwo zwróćcie proszę uwagę na to zabezpieczenie pozorne właściwie podczas spawania. Ono niewiele tych gazów tak naprawdę filtrowało, więc... Посмотрите, как защищена женщина во время сварки. Немного это дает, только создает иллюзию. Więc mimo, że przez cały czas starano się te normy i na różne urządzenia zabezpieczające udoskonalić, to do dzisiaj, szczególnie przy spawaniu, jednak zawsze jest ryzyko, że ktoś się po prostu nawdycha tych szkodliwych oparów. Даже в наше время есть огромный риск надышаться этими испарениями. И kiedy spotkałam właśnie niedawno panią spawalnik jeszcze ze Stoczni Gdańskiej, powiedziałam, że moja koleżanka chce się uczyć spawać, to ona powiedziała, proszę jej to wybić z głowy. I przy встрече с одной из бывших работниц Gdańskiej верфи pani Anna сказала, что ее подруга хочет быть сварщицей, и на что ей ответили, чтобы она об этом забыла. No więc mimo że ten zawód teraz kobiety dość często ponownie wykonują, no to jakby cały czas, no to jednak jest praca w niebezpiecznych warunkach. Niesмотря na to, że женщины могут заниматься такой профессией, это опасное занятие. No to też, co Państwu mówiłam, była też duża grupa kobiet, która pracowała w takim, była pracownicami umysłowymi, bardziej zajmowała się na przykład szyciem czy projektowaniem, no i te kobiety już miały zupełnie inne stroje, często mogły po prostu w swoich ubraniach przychodzić do pracy. No i женщины, które zajmowali się umysłowym trudem, oni mieli już drugą formę odzieży. I też oszczędzały sporo czasu, bo jeżeli zimą trzeba było się przebrać do kombinezonu roboczego, to zdejmowanie wszystkich ubrań, których się przyszło i przebieranie zajmowało też trochę czasu. No i большая разница была в переодевании. Если зимой нужно было одеться в комбинезон, то нужно было полностью сменить свою одежду. No i to się też pojawia w kilku relacjach, że właśnie kobiety opowiadały, że zimą musiały wstawać wcześniej, żeby zdążyć na wcześniejszą kolejkę, żeby wcześniej odbić kartę zegarową na bramce, żeby na czas się stawić na hali. I w wspomnieniach tego czasu robotnicy mówią, że должны byli зимой раньше wstawać, żeby раньше przyjechać na robotę, żeby mieć możliwość переодеться i oddać propusk. A z kolei sekretarki, czyli takie osoby, które przy dyrektorze czy przy dyrekcji w dyrekcjach pracowały czy w różnych biurach, dostawały też specjalne pieniądze na to, żeby mogły kupić sobie lepsze ubranie. A z drugiej strony sekretarze, które pracowali przy dyrekcji, получали дополнительные деньги, żeby mogli kupić sobie lepszą одежду. No jakby były na pierwszej takiej linii frontu, jak przyjeżdżała jakaś delegacja, to zawsze witały, więc jakby zakładano, że muszą wyglądać odpowiednio elegancko, no a ich zarobki były dość niskie przez cały czas, więc no z tych pensji trudno by im pewnie było na przykład kupić jakąś elegancką garsonkę. Работницы офиса получали низкую заработную плату, но были на первой линии фронта, когда приезжала какая-то делегация и должны были выглядеть соответственно. No i właśnie o sekretarkach opowiedział nam podczas niedawnej rozmowy pan, który był kadrowcem i powiedział, że jak był tym kadrowcem, to postanowił podnieść pensję sekretarek, bo zarabiały naprawdę niewielkie pieniądze, a mówił, że one były bardzo wykwalifikowane, znały często kilka języków, potrafiły się zachować w towarzystwie, miały też wiedzę fachową. Мужчина, который работал в отделе кадров в то время, позаботился о том, чтобы им подняли зарплату, потому что они на то время знали несколько языков и имели высокую квалификацию. No, były takimi trochę przeźroczystymi osobami, które po prostu nawet we wspomnieniach mają tylko imiona, nawet wiele osób nie zapamiętało, jakie miały nazwiska. No w to же время они были такими прозрачными личностями на работе. Иногда о них только по имена помнили. Tak sobie myślę, że po drugiej stronie takiej sukienki w kwiatki postawiłabym nawet nie tyle kombinezon roboczy, chociaż też, ale mundur stoczniowy. По другой стороне рабочего комбинезона и платья в цветочек можно поставить рабочую форму судостроителя. Мундур się nie przyjął w stoczni, mimo że stoczniowcy mieli prawo go nosić. Taka karta stoczniowca, takie zarządzenie rządowe dawało im prawo nosić mundur jako wyróżnienie. Эта форма не прижилась среди судостроителей. Это была скорее как форма привилегии.
Może Państwo kojarzycie, że górnicy w Polsce mają takie odświętne mundury, w których na uroczystościach różnych się często pokazują. Może wy znacie, że polskie robotniki górnej przemysłowości mają taką formę, którą odziewają tylko na prazniki. No i właśnie stoczniowcy trochę im tych mundurów zazdrościli, no i ten przywilej dostali, ale kiedy już go dostali, to się okazało, że niespecjalnie jednak chcą w tych mundurach chodzić. Suda strojitele zawidowali robotnikom górnej przemysłowości, kiedy widzieli ich formę, no kiedy получили sami, to okazało się, że ona nie очень praktyczna. Ja znalazłam nawet taką informację, że ten mundur miał służyć, miał być w pracy noszony, co pracownicy uważali za bardzo niewygodne. Ta forma powinna była nosić się w czasie pracy, no okazało się, że to nieudobne. Inni mówili, że był drogi, więc też nie było ich stać na to, żeby go uszyć. Кроме этого, он был очень дорогий. Эта форма была очень дорогой, и не каждый мог себе позволить купить. Więc właściwie chyba jedynymi osobami, które w stoczni przez wiele lat, do lat 70. w mundurze chodzili, byli członkowie orkiestry stoczniowej. Поэтому единственными представителями судостроителей, которые носили эту форму, это члены оркестра. A kiedy my pytałyśmy się ludzi od lat 60. pracujących w stoczni na temat munduru, to w ogóle były bardzo zdziwione, że coś takiego kiedykolwiek istniało. I kiedy w rozmowach что-то спрашиваешь o formie na werfi, to очень много опрашиваемых удивляются. Nie znalazłam też wzoru kobiecego munduru, więc być może w ogóle go nie było. Nie tu modeli żeńskiej formy. Może jej nie było w ogóle. I na tym skończę opowieść o tych kilku wybranych wątkach stoczniowych. Ich jest oczywiście o wiele więcej, ja jeszcze na spacerze powiem o kolejnych. Na tym by chciała zakończyć swój rozkaz o momentach z życia w wierfie. Niemnogo pogawarimy się o tym na ekskursji. No i chciałabym tak zakończyć, przechodząc już trochę do tematów spacerowych, pokazując Państwu proporczyk koła przewodników zakładowych Stoczni Gdańskiej, które istniało kiedyś w stoczni. I przechodząc ekskursjom, chciałam pokazać taki flażok, który miał klub ekskursowodów. No bo myślałam sobie, że nasza Państwa przyszła i moja też historia oprowadzania po stoczni to nie jest, jakby się wydawało, zupełnie nowa rzecz, tylko coś, co ma długą historię, bo to koło powstało w 1962 roku. Эта организация появилась в 1962 году, и хотелось бы связать это с нашими экскурсиями. I to była taka grupa pracowników w stoczni, nie wiem czy kobiet też, bo nie znalazłam informacji o tym, żeby były wśród nich kobiety, które były przygotowane i przeszkolone pod kątem tego, żeby opowiadać o budowie statków takim wycieczkom szkolnym czy innym zorganizowanym, na przykład grupą turystów, które chciały stocznię zobaczyć. Ekskursje prowadzili robotniki stoczni, które były specjalnie obuczone. Pani Anna nie znaje, byli li wśród nich kobiety, takiej informacji nie ma. I to jest w ogóle taka duża trudność często, że w języku polskim takim domyślnym często rodzajem jest rodzaj męski słów. I kiedy pisze się przewodnik, to równie dobrze ktoś mógł mieć na myśli, że były tam też przewodniczki, ale dopóki nie znajdę listy imiennej, to prawdopodobnie tego nie będę mogła potwierdzić. Wszystkie profesje w te gada były w основном мужскими i mieli tylko мужские формы. К сожалению, не знает пани Анна, не встречала формы экскурсоводки, гидесы. Если в документах где-то это появится, то она обязательно вам об этом скажет. Nie ma też takiej oficjalnej żeńskiej formy słowa stoczniowiec. My tworzymy własne i to jest stoczniowczyni. Chyba w rosyjskim języku akurat jest. W polskim języku nie ma żeńskiej formy судостроителя. W ruskim języku судостроительницы jest. Właśnie, więc to też pokazuje, że gdzieś tam historia kobiet stoczni cały czas jest... One nie są tak bardzo dobrze widoczne i teraz je odkrywamy. I to pokazuje, jaka historia wierfi i my na nowo ją odkrywamy. I na tym skończę już na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Na tym zakończę na сегодня. Большое спасибо. No i czekam na Państwa pytania, jeżeli jakieś macie. Jeśli u Was jakieś to wопросы. Wspominała Pani o tym, że za sabotaż groziła kara śmierci. Czy się zdarzyło kiedykolwiek, że ta kara śmierci miała miejsce? W przypadku Stoczni Gdańskiej tego jeszcze. Nie znalazłam takiej informacji.
Natomiast znalazłam informację, że za kradzież z magazynu stoczniowego dwie kobiety zostały skazane na 14 i 12 lat więzienia, czyli bardzo wysokie kary, ale to już były lata 60. Такой информации нету, но из-за воровства в магазине на верфи женщины получили 12 и 14 лет. Поэтому это огромное наказание за воровство. Ja jeszcze mam pytanie, przepraszam. Na zdjęciach, by pani mogła wrócić, które przedstawia właśnie Krawcowe z podpisem Krawcowe akrobatki. Pani po mojej prawej stronie trzyma takie, nie wiem, nicie czy metalowe, czy coś takiego w ręku. Czy wie pani, co to jest? Co znajduje się w rękach kobiety z prawa? Tak, to były druty, które służyły też do mocowania właśnie tego płótna azbestowego na rurach, bo właśnie takie grube elementy też drutem okręcano, a potem jeszcze najpierw to owijano tym płótnem azbestowym, drutem, potem takim materiałem, który szyto. To prowolaka, które ukrepiali palatno na trubie, a potem zszywali. I jeszcze tylko, żeby się upewnić, jak pani opowiadała o pracy traserek. Mówiła pani o tym, że one tworzyły szablony w skali 1:1. A z jakiego materiału te szablony były robione? W sensie już na tych blakach metalowych to było wycinane, czy tam obrysowywane, czy z jakiegoś innego materiału? W czym состояла robota markierowcy i na czym oni делали swoje szablony i z jakiego materiału? One były drewniane albo ze sklejki i później te szablony drewniane czy ze sklejki trafiały do blachowni i tam je wycinano już w blasze te elementy. Сначала это были деревянные детали, а потом делали жестяные. Tam na przykład, to też była praca fizyczna, bo żeby te szablony przytrzymać i się nie poruszały, to takie 20-kilogramowe ciężarki też używano, żeby je przytrzymać. I żeby utrzymać takie szablony, używali 20-kilogramowe utężenia. Chciałam zapytać o wypadkach śmiertelnych z uczestnictwem kobiet, albo jeżeli takich nie było, to chociażby jakieś wypadki z dużymi urazami zdrowia. Były li śmiertelne случаи среди женщин на верфи? Если не было, то были ли какие-нибудь другие такие неприятные моменты? Ja nie znalazłam informacji o śmiertelnych wypadkach kobiet, chociaż myślę, że musiały jakieś być, bo rocznie ginęło do 20 do 30 osób, czyli no dużo. Среди женщин такой информации нету, но должны были быть, потому что в год погибало от 20 до 30 человек. No więc kobiety nie pracowały na tych najbardziej narażonych na wypadki miejscach pracy, czyli właśnie niewiele ich było przy budowie statków, w kadłubach, tam było najniebezpieczniej. No, женщины nie zajmowali się taką profesją, gdzie była очень опасна, поэтому неизвестно. Natomiast kobiety, kilka razy trafiłam na informację o tym, że się zatruwały oparami różnych farb albo rozpuszczalników, którymi czyściły statki. No, очень часто женщины отравлялись испарениями красок и других материалов. Więc pierwsza myśl osób, które je widziały, była taka, że są pijane, a potem się okazywało, że jednak się zatruły. Поэтому первое впечатление о такой женщине было, что она пьяна, но оказалось, что отравлением. Jedna pani opowiadała też o takim groźnym wypadku, w ramach którego nie została na szczęście ranna, której się na suwnicy wydarzył. Jeden z takich случаев произошел на кране козловом. Po prostu wybuchł pożar tam do góry właśnie na tym takim jednym elemencie suwnicy i w takiej sytuacji automatycznie wyłączał się na suwnicy prąd i ona nie mogła już tą suwnicą w inne miejsce przejechać. W kabinie wznikł pożar. I из-за того, что было подключено электричество, невозможно было вернуться назад. Ona wyszła z tej suwnicy i po tych elementach metalowych tam kilkanaście metrów nad powierzchnią ziemi po prostu przeszła do drabinki, żeby zejść na dół. I женщина спускалась по тем элементам крана вниз. Opowiadała też, że była wtedy w ciąży w ogóle, więc miała taką teorię, że jej córka przez to boi się ognia. Женщина была беременна, и есть такая теория, что из-за этого она ее дочь боится огня. Хотела спросить, с какого возраста брали детей в детские сады?
w jasle? W jakim wieku dzieci mogli uczestniczyć do żłobka? Od kilku miesięcy do trzech lat, ale czasem przyjmowano też, na początku też przyjmowano dzieci do lat czterech, jeżeli nie było szansy dla nich znalezienia żłobka, ale tak teoretycznie do trzech lat. Ja sprawdzę jeszcze, ile miesięcy musiało mieć minimalnie, żeby je przyjęto, bo nie pamiętam tego teraz. Niekilka miesięcy mógł mieć rybonek, żeby go wzięli w jasle i do trzech lat. Natomiast urlop macierzyński trwał czas, zmieniał się, ta długość się zmieniała w okresie czasu, ale był taki moment, że trwał 12 tygodni, czyli 3 miesiące, więc już właściwie wtedy trzeba było znaleźć dla dziecka jakąś opiekę. Albo to robiła sąsiadka, albo mama, albo właśnie żłobek już wtedy musiał też te dzieci chyba przyjmować. Dekretny odpust w to время длился do 3 miesięcy, поэтому необходимо było найти или няню, или какой-то другой способ обеспечить опеку над ребенком. И еще один вопрос. Какая разница в заработной плате была у женщин и мужчин? Существовала ли такая разница? Яка разница была в заработках помежду кобетами и мужчинами? To jest rzecz, której nam się nie udało ustalić. Są osoby, które mówiły, że nie było różnic, inne mówiły, że były, ale nie potrafiły powiedzieć jakie. Natomiast jeszcze nie dotarłam, bo to są na razie dokumenty. Te dokumenty są w takim archiwum osobowym, trzeba mieć specjalne upoważnienie, gdzie pewnie by te informacje można było potwierdzić. Natomiast są kobiety, które mówią na swojego doświadczenia, że zarabiały mniej niż ich koledzy. Такой информации, к сожалению, еще не удалось найти. Паня Анна еще работает над документами в архиве, но в некоторых воспоминаниях некоторых работниц говорят, что не было никакой разницы, а некоторые сотрудники говорят и сотрудницы, что разница все-таки была. Jest też z takimi, dziękuję za to pytanie, bo ono też taki inny wątek otwiera, że w ogóle z tymi statystykami jest duży problem, bo w stoczni najczęściej statystyki zbierano dla dwóch grup, przepraszam, dla mężczyzn oraz kobiet i młodociany. Czyli kobiety i młodociani byli razem, a młodociani to była młodzież, która była jeszcze niepełnoletnia najczęściej. Большое спасибо за вопрос, потому что возникают другие моменты во время ответа на такие вопросы. В то время создавались разные статистики. Одна статистика касалась мужчин, а другая женщин и молодежи. I czasem nie wiadomo, ile w tej grupie młodociani kobiety jest kobiet, a ile jest tych rzeczywiście chłopców i dziewcząt niepełnoletnich, więc dlatego też z tymi statystykami jest ogromny problem. Поэтому с статистикой для женщин огромная проблема, потому что нельзя выделить, сколько было женщин, сколько было девушек и сколько было молодых мужчин. Też były badania socjologiczne w stoczni prowadzone i też nie ma informacji, ile kobiet, ile mężczyzn nim brało udział. Na przykład badanie o tym, jak spędzali czas stoczniowcy i ja nie wiem, kim oni są. Nie jest opisane, kto był badany wtedy w tej sytuacji. Także nie można skazać, kto uczestniczył w soliwnowaniach na wierfie. Общие статистики есть, а были ли это мужчины или женщины, в каком количестве, нельзя сказать. Jest na przykład też książka o inżynierach stoczniowych, w której ani jednego słowa nie ma na temat tego, ile było wśród kobiet, a ile mężczyzn i czy jakikolwiek sposób ich kariery się różniły między sobą. Jest książka o inżynierach na wierfi, no tam nie to ni jednego słowa o żeńczynach. I w czym była różnica między nimi? Okej. Czy wiadomo imię chrzestnej matki Soltka? Statku Soltka. Kto jest matką chrzestną Soltka? Tak, wiadomo, to była żona Stanisława Soltka, czyli tego, od którego imienia statek został nazwany, Helena Soltek, która była pracownicą sklepu w Sopocie. No i właśnie widać na tych zdjęciach z tego wodowania, że jest taka zagubiona. W sensie, no to było wydarzenie bardzo podniosłe, takie ogólnopolskie, w ogóle pierwszy statek zbudowany w polskiej stoczni. No i ona taka zwykła kobieta, która nagle dostępuje takiego zaszczytu, czy też na jakiegoś obowiązku stresującego. A na zdjęciu z pół roku później, kiedy statek już był oddany do użytkowania, widać już zupełnie inną kobietę w futrze, pewną siebie, więc też to wydarzenie dużo zmieniło w jej życiu, wydaje mi się. Крестной матерью корабля «Солдек» была жена проектировщика. Она работала продавщицей в магазине в Сопоте. И глядя на фотографии того времени, на первой фотографии, когда корабль спускали на воду, она была, ну, выглядела простой женщиной, а через полгода можно было увидеть ее на фотографии уже в мехах
и женщина выглядела уверенной в себе. Ее звали Хелена Солдек. Известно ли самый большой стапок, корабль, произведенный, и самый, и какой это был год продукции, производства? В котором году был выпродукован этот статок? Найвенкший. Найвенкший. Чи был якийсь статок венкшим, ніж Солдек? Так, Солдек jest w ogóle bardzo mały. Państwo możecie go zobaczyć, on stoi przy Motławie. I naprawdę na dzisiejsze standardy jest malutki statek. Солдек находится на Матлаве, и это не самый большой корабль, построенный на верфи. Не знаю, какой статок был największy. Не знает пани Анна, который был большим. Natomiast в стоczni в latach 60-х budowano bardzo duże statki, które były pływającymi fabrykami, przetwórniami ryb. В 60-х годах на верфи строили корабли, где занимались производством рыбных консерв. И такой статок имел в себе właśnie фабрику, имел отель, имел кино, залу операционную. Працовало и мешкало на нем 400 осіб. На таком корабле была сама фабрика, можно было смотреть фильм, отель. I przeżywała tam 400 człowiek. Natomiast zapiszę sobie to pytanie i zapytam się pana, który był budowniczym statków, który jego zdaniem statek był największy. Wasz вопрос zapiszę i spróbuję u gospodina, który zajmował się производством i строительством takich korabli. Natomiast tak jak teraz patrzę na statki, które wpływają do Gdańska, największe statki wpływające do portu, które wożą kilkadziesiąt tysięcy kontenerów, no to Sołdek w porównaniu z nimi pewnie mógłby zabrać ich 200, więc mniej więcej skala jest taka jakby teraz statków budowanych w Polsce. Смотря на корабли, которые сейчас приплывают в порт, привозят контейнера, то Sołdek, наверное, мог поместиться там 200 раз. И последний вопрос. Известно ли имя работницы, которая... Przepraszam. Известно ли имя работницы, которая проработала дольше всего на верфи? Кто из працовниц наидлужей працовал на сточне? Чи вядома, ким она была, имя? To jest bardzo dobre pytanie. W naszym projekcie miałyśmy Helenę Dmochowską, która w stoczni pracowała 42 lata. Myślę, że była jedną z najdłużej pracujących w stoczni kobiet. Jest robotnica, która pracowała 42 года i każe co to samy большой termin. Jeżeli osoby zaczynały wtedy pracę mając około 16 lat, a wiek emerytalny wynosił około 60, no to mogły pracować około 45 lat, myślę, w zawodzie. Если брать во внимание, что женщины начинали работать в возрасте 16 лет, а на пенсию выходили в 60, то можно посчитать, сколько лет они могли проработать. И имя женщины Хелена Дмуховська. Ale też to sprawdzę to wśród naszych wywiadów, która z tych pań była najdłużej pracującą. I pani Anna проверит w interwiu, kto z nich dolsze всего работал. Хотела бы узнать, после падения сточны, что стало с людьми, которые там работали? Это большое количество людей было? Какой год вас интересует? Co stało się z ludźmi po zamknięciu stoczni w 1996 roku? Ich losy się różnie potoczyły. Niektóre osoby były bardzo młode i zaczęły pracę w innych miejscach, założyły swoje własne firmy albo zatrudniły się w innych zakładach pracy. Ich судьба очень разная. Молодые люди могли найти себе другую работу или занимались своей собственной деятельностью. Wiele osób przeszło na wcześniejsze emerytury. Była taka specjalna ustawa, która pozwalała przejść na wcześniejszą emeryturę i albo zasiłek przedemerytalny. Mnoga robotników wyszła na dosroczną pensję. Było przyjęte takie postanowienie, że dzięki któremu można było to zrobić, ili получали пособие. Wielu z tych osób było trudno znaleźć pracę, bo miały takie kwalifikacje, które już były mało przydatne na tym nowym rynku pracy.
Некоторые из работников имели такую квалификацию, которая не была полезна уже на рынке труда. I była taka głośna sprawa tylko 10 lat później, jak Stocznia Szczecińska była zamykana, że dla tych stoczniowców organizowano kursy specjalne i na przykład organizowano kursy florystyki. Oni uważali, że to jest zupełnie chybiony pomysł. I to była очень громко, когда 10 лет позже закрывали верфь в Щецине. И для судостроителей организовали курсы флористики. To, co myślę ważne, to wiele z tych osób nigdy się nie pogodziło z tym, że stocznia została zlikwidowana i do dzisiaj żyje z takim dużym poczuciem rozgoryczenia. I очень много людей чувствуют горечь от того, что верфь закрыли. Czyli to po prostu była taka naprawdę traumatyczna historia w ich życiu i trwają nawet procesy jeszcze sądowe, które mają na celu unieważnienie tej decyzji o ogłoszeniu upadłości Stoczni Gdańskiej. Też między innymi uczestniczą w nich jako jedna ze stron stoczniowcy dawni. Z jednej strony to большая травма dla работников верфи, a z drugiej strony продолжаются судебные процессы для того, чтобы zmienić решение, чтобы это не было ликвидацией верфи. Jedna pani też powiedziała, że ci, którzy tylko umieli trochę mówić po angielsku albo w innym języku, to po prostu wyjechali za granicę. A ci работники, którzy znali angielski język или какие-то другие языки, уехали за границу. A komu сейчас принадлежит территория по Stoczni? Kto teraz jest właścicielem Gdańskiej Stoczni? Jest kilku właścicieli, będziemy tam spacerować. Większość terenu jest w rękach deweloperów, czyli firm, które będą tam budowały nową dzielnicę. Сейчас несколько владельцев. Есть несколько фирм, несколько строительных фирм, которые будут заниматься развитием района. A ten teren, na którym jeszcze stocznia, taka już kolejna jakby spółka stoczniowa działa, jest własnością Agencji Rozwoju Przemysłu, czyli jest jakby własnością Skarbu Państwa, przynajmniej w większości. No i jest część, która do сих пор является судостроительным заводом. Natomiast ta produkcja stoczniowa, która tam jeszcze trwa i którą też zobaczymy częściowo, no to jest taka jeszcze rzecz, która trwa, póki tam nowa dzielnica nie zaczyna się budować. Мы увидим эту часть, но там уже начинается застройка нового участка. Знаю, что с помощью Стоczni люди получали квартиры. Была ли разница между мужчинами и женщинами в получении квартир? Працовницам и працовникам Стoczni уделяло się мешкание. Czy była jakaś różnica pomiędzy mężczyznami a kobietami, żeby dostać mieszkanie? Nie, wydaje mi się, że nie, natomiast te mieszkania trzeba było wychodzić i wystać w kolejkach długich. W zależności od tego, ile osób było w rodzinie, to należało się mniejsze albo większe mieszkanie. Pracownicy wpłacali na takie książeczki mieszkaniowe i tam po iluś latach te mieszkania dostawali. Pani akurat Hildegarda, która tu mówiła o mieszkaniu, dostała je szybko. Niektórzy czekali kilkanaście lat, to bardzo ich frustrowało, że nie mieli gdzie mieszkać w tym czasie. Ale tutaj wydaje mi się, że nie było żadnych różnic, przy czym no częściej te mieszkania dostawali mężczyźni, jako że proporcjonalnie było ich więcej w stoczni, więc... Кажется, такой разницы не было, но нужно было стоять в очередях, и в зависимости от количества членов семьи была разница в метраже квартиры. Но и если смотреть пропорционально, то мужчины чаще получали квартиры, потому что их было больше. Też było bardzo dużo stoczniowych małżeństw, więc oni po prostu razem te mieszkania dostawali, razem aplikowali, pewnie mieli trochę szybciej możliwość takie mieszkanie dostać. Także nie следует забывать о супружеские пары, которые работали на верфи, поэтому они вместе получали квартиры. А как Stoczni помогала одиноким матерям с детьми? Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć. Как Stoczni помогала одиноким матерям? Jak Stocznia pomagała samotnym matkom? Przede wszystkim dla tych samotnych matek był żłobek, jakby oni miały pierwszeństwo w tym, żeby te dzieci właśnie tam umieścić.
Ну, в первую очередь это ясли. Одинокие матери имели первенство. Organizowała też, o tym nie powiedziałam wcześniej, organizowała w pewnym momencie też transport już do tego żłobka, to znaczy był najpierw taki samochód z otwartą przyczepą, a później autobus też woził kobiety z dziećmi na stoczni. Dla nich był organizowany transport. Сначала to był маленький автомобиль с открытым верхом, a potem autobus. Ale to dotyczyło nie tylko samotnych matek, ale też rodzin w trudnej sytuacji, na przykład dostawały zniżki na kolonie dla dzieci, nie musiały pełnej sumy płacić tak jak inni. Także одинокие матери получали скидки для оздоровления детей в лагере. Ale też prawo chroniło takie kobiety przed zwolnieniem, to znaczy samodzielnych żywicielek rodziny nie można było zwolnić jakby tak łatwo. Trzeba mieć naprawdę już było mieć mocne podstawy, żeby kogoś takiego zwolnić. Także ich нельзя było легко уволить с работы. Нужна была какая-то серьезное основание для этого. Natomiast tak sobie myślę, że te kobiety musiały być z jednej strony bardziej zmotywowane do pracy, a z drugiej pewnie bardziej przerażone też tą możliwością jej utraty. С одной стороны, женщины должны были быть более мотивированы для такой работы, а с другой стороны, это не очень хорошо влияло на жизнь. I mam też takie podejrzenie, taką teorię, że częściej podejmowały takie prace, których nikt nie chciał wykonywać. I jest taka teoria, że takie kobiety brali za robotę, którą nikt nie chciał już robić. Jakby to moje takie, taka moja myśl, takie podejrzenie wynika z artykułu o kobietach, które sprzątały w stoczni. Ja opowiem o tym może więcej na spacerze, ale zajmowały się sprzątaniem kadłubów statków. To była jedna z najtrudniejszych fizycznie prac. На такую мысль привела пани Анну прочтение статьи о женщинах, которые убирали или которые работали на палубе. И кто только мог, то изменял завод, какие-то добывал квалификации и переносил до иной работы. И если кто-то мог, то менял работу. Natomiast 80% wśród tych osób, które te prace wykonywały, to były jedyne żywicielki rodziny. Но 80% женщин, которые занимались такой работой, это были единственные работающие лица в семье. Myślę sobie, że to z różnych powodów pewnie wynikało, bo być może były tam lepsze warunki właśnie, więcej, bardziej na rękę, może kierownicy szli tym kobietom właśnie tam, no bo jednak one częściej musiały brać, znaczy no, były jedynymi osobami, które mogłyby zwolnienie na dziecko na przykład brać. A takich samodzielnych matek w latach 50. z tego co wiemy było sporo. Таких одиноких матерей было очень много, и руководительство разве что могло им пойти на уступки при каких-то просьбах. Я mam jedną kwestię merytoryczną, a jedną organizacyjną. I bardzo dziękuję za wszystkie pytania i Państwa aktywność, ale chciałam się do jednego pytania też odnieść w konsultacji z Anią. Всем спасибо за ваши вопросы. И хотелось бы обратить внимание на один вопрос в консультации с пани Анной. Так, то есть, чувствую себя взрушена, и это близко нашего проекта, что запитали państwo о том, как те особи по упадку сточни себя чувствуют. Вопрос, который касался, как чувствуют себя люди после ликвидации верфи. No i chcę powiedzieć, i tu Ania też się do ciebie odnoszę, że my często jesteśmy takim i państwo też będziecie nośnikiem tych emocji. Wy będziecie i pani Anny też przenosić emocje i wy też będziecie przekazywać te emocje. Bo z mojego doświadczenia też prowadzę te wywiady, osoby są nam bardzo wdzięczne, że tą pamięć niesiemy i pokazujemy ten ich czas pracy i ich tam życie. Люди, которые приходят на такие экскурсии, очень благодарны, что о них помнят и передают дальше воспоминания. Те, кто же там работали. Те, которые там работали. Ну, даже мам такое выражение, что нас трохи трактуют как внучки и córki. Иногда такое впечатление, что воспринимают экскурсоводок и гидов и гидес как внучек или дочек. I jeszcze takie informacje, że często mówią po rosyjsku. I mówią po rosyjsku. Więc jest szansa, że też tak was do rodziny przyjmą. Поэтому вас в семью тоже примут.
Nie wiem, Aniu, czy chcesz się odnieść? Tak, dziękuję. To prawda, z jednej strony nas traktują jak wnuczki, a z drugiej każą być do siebie po imieniu. С одной стороны, их воспринимают как дочек и обращаются по имени. Tak, rzeczywiście doceniają to zaangażowanie. Często było tak, że nikt ich nigdy nie pytał o te historie, nigdy ich nie opowiadały. A także впечатляє то, что их спрашивают об этой истории. Никто раньше об этом не спрашивал. I tak jeszcze może kończąc ten wątek, jak te osoby też się czują. Kiedyś koleżanka mi opowiedziała, że jak spacerowała po stoczni, to spotkała jakąś zagubioną panią, która nie wiedziała, jak ma w ogóle wyjść stamtąd. Одна из подруг пани Анны рассказывала такую историю, что на верфи была женщина, которая потерялась. И потом się okazało, że to jest jedna z pań, która udzieliła nam wywiadu, która po tym wywiadzie postanowiła odwiedzić pierwszy raz po kilkudziesięciu latach stocznię i się po prostu zgubiła, bo ten teren wygląda tak inaczej. A potem okazało się, że ta женщина dawała interwiu i prosto, kiedy wychodziła, потерялась. I jeszcze kończę, ostatnia rzecz, to ja też a propos tej pani. Ja części z tych pań nigdy nie poznałam, ale jak one przychodzą na jakieś spotkanie i one zaczynają mówić, to ja wiem, kto jest kim, bo ja po prostu znam ich głosy. Niesмотря na to, że nie wszystkich uczestnic interwiu pani Anna widziała w lico, to kiedy gdzieś to встречaje ich w obszarze i kiedy oni zaczynają mówić, ona znaje, kto jest kto po głosu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę przez tak długi czas i za pytania bardzo ciekawe, które też jeszcze mnie skłonią do tego, żeby w międzyczasie poszukać na nie odpowiedzi. Большое вам спасибо за внимание и за ваши вопросы.